Hajko. Jeden z najlepszych szatarów, jakich znam. Siemaneczko, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym Cage'u. Dzisiaj oczywiście z Maćkiem Turskim przepytamy naszą piękną piątkę. Czy dzisiaj pójdę? Panie Wiesławie, pan nie wiezie na burt Alpiewski. Narrację rzeczy prowadzących. Tak jak się spotkaliśmy, to pierwsze zdanie, które Bóg zarzucił, to witam prowadzącego, żeby od razu zrzucić presję. Tak, ponieważ uważam, że... To jest kim? Nie, prowadzącym jest Michał, jestem takim co-host. Jest hostem, to jest co-host, ale z takim naciskiem, że jednak opinia publiczna bardzo cię lubi, dlatego uważam, że... Jeszcze presję teraz na pewno... Ile? Ale cię zdymali, stary Tejan. Dzięki. Ale tak jako główne? Dobrze, nie prowadził żadnego. Ale jest kasterem. Brawo, 1-0. Pani, Maciek jest kasterem, komentuje walki, jest... Parę godzin, myślę, na antenie, no tak? To co innego. To jest taka bardziej publicystyka w takiej otwartej formie. No niby tak, ale jakby tutaj też jesteś freestyle'owcem, nie? Jesteś, wiesz, w tym doświadczony, ty powinieneś pociągnąć ten wózek, mi się wydaje. Pociągniemy. Wiesz, cały czas... No tu będzie ciągnął. Prowadzi... Pociągniemy. Ktoś pociągnie. Ktoś chętny. Jak nas osadzili. Jak... O Jezu. Słuchajcie, nie. Zanim... No, jest to trochę seksistowskie ułożenie. Razem, move team. Zanim zaczniemy naszego cage'a, to oczywiście formuły sponsorskie i mamy również pewną kurwa, informację. Kurwa, mi się filmy przypomniały. O której za chwileczkę przejdę. Siejski nie walczy. Ulala! Na czacie tam plus jeden. Moi drodzy, BetClick, oficjalny bookmaker gali Fame 18. Nasz oficjalny sponsor BetClick przygotował dla was wyjątkową ofertę powitalną. Z kodem Fame możecie liczyć na zwrot stawki w formie freebetu aż do 200 zł. GBS na kod FAME25 macie 25% zniżki na stronie GBS. Widzowie, zakład, że będą przeróbki z tymi skinami? Jeszcze ta Liza wygląda na taką na zasadzie... Pick me. O, jeszcze oczko puści. Nie, no kurwa, mi wyobraźnia szalenie w tym momencie. Partnerzy techniczni to... Dodatkowo mam pewien komunikat w imieniu firmy Fame. Kochani, bardzo ważne ogłoszenie. Pozostało tylko 5 dni, aby rozliczyć PIT. Pewnie z wielu z was jeszcze tego nie zrobiło. Wszystkie te osoby w imieniu władz Federacji Fame gorąco zachęcam do przekazania 1,5% podatku na rzecz warszawskiego hospicjum dla dzieci. Całą sprawą jest prosta. Wystarczy, że w odpowiednim miejscu przy rozliczeniu podatku podacie numer KRS Fundacji. Na oficjalnym profilu Fame na Instagramie w Insta Stories znajdziecie grafikę z numerem KRS Hospicjum. Oczywiście bilety możemy kupować na stronie fejmema.tv i zaczynamy, moi drodzy. Chciałbym, w sumie zacząłbym z grubej rury, bo przed chwilą, jak sami zauważyliście... Kto tu jest grubą rurą niby? Mati, zacznij. Zrobiłem coś, co może się okazać w jakimś long termie fajne w tym programie, ale może zamiast zaczynać od tego, zaczniemy może sobie lżej troszkę. Mati Spysiński, Paramaxi na Face to Face powiedział, że jesteś łatwiejszym rywalem niż Franio. Powiedz mi, co ty myślisz o umiejętnościach Paramaxida i o tym, co on pokazał w tej walce. Myślisz, że miałbyś szansę z Franiem? Wiesz co, a propos Frania się nie zastanawiałem, natomiast co do Paramaxida, no to nie pokazał jakoś dużo i jestem spokojny. To jest chyba najlepsze określenie, że jestem bardzo spokojny i szczerze już się nie mogę doczekać tej walki. Zostało 25 dni i jakbyście, ja ciągle powtarzam, że jakbyście powiedzieli Mati, słuchaj, za tydzień jeszcze, walka, jednak przekładamy, to bym powiedział spoko, zajebiście. Liza, kto by wygrał? Franio czy Mateusz? Nie wiem, ja nie znam jego... Franio! Zapasów z Mateuszem mi nie uprawia. Mi się Franio jeszcze podoba! Co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz? No co no? Trening, chodzi mi o trening, Boże, trening, w sport. A skąd wiesz, że z Franiem były? No nie wiem, mówiła, były? Mówiła, nie, nie wiem. No, trenujemy. O, czyli były. Czyli wszystko okej. Wiadomo. Gazprom też razem trenujemy. No już. No i o to chodziło, sport, wszystko wiadomo. No dobrze, dobrze. Ja czuję tutaj nutkę zazdrości ze strony Roberta, dlatego są wbijane szpilki, ale... o ciebie czy o Lizę? O Lizę, no. I o Kaspra. No, widziałem. A to nie publicznie. Mini flirt ze strony Roberta tutaj. Nie udało się, ona lubi młodszych. 12 lat młodszych to wiesz. Bo ty masz ile lat teraz? Ja 26. 26 centymetrów mam. Nie, no powiedziała, że nie lubi takich starych, a ja mówię, spróbuj sobie starej whisky. A ona mówi, no nie, no to chodź spróbujemy, mówię, no to nie teraz i tak dalej. Nie, no ja nie powiedziałam, że nie teraz, ja powiedziałam, że ty dla mnie jesteś za stary i nie chcę nic z tobą. No, tak to ja powiedziałam. A powiedziałem, że... Po co wy wszyscy przekręcacie? Ale właśnie, jakby Ale tak z buzi jest nie w moim typie.
A, daj spokój. No z serca. Musimy tak, Maćku, troszeczkę też moderować rozmowę. Ja ta rasistka jest z niej! Bo co, bez biały, kurwa? Ale moderował. Co ty do mnie? Czy moderował? Czy nie? Przepraszam. Co z moją twarzą jest? Wiem, wiem, ale gdzieś tam, jak będzie zbyt duży harmidor. Nie lubię slidziaków. Żeby ładnie. O, no to dobra, to tak. A męski. Zbyt mało męski. Liza, przejdziemy teraz do ciebie. Odpalmy shot numer 2. Ale by mi nakurwiła w tym oktagonie i jeszcze ją kurwa lirycznie zbeształa jak taką szmatę. Jezus Maria, nie dość, że pizda się sama sra do mnie, to jeszcze mówi tak. Ona wciąż jest taka nudna, a kurwa Hubert, który jest... Po prostu kotkiem ze Shreka mówi jej, że nie ma nic innego do zaoferowania niż swoją dupę, kurwa! Co ona gada?! Ona nie ma, kurwa... Co ty mówisz?! Ona nie ma podjazdu, wiesz? Wiesz, Kasia, mi naprawdę to nie wjeżdża w żaden sposób na psychę, że ona im powie, że ja jestem nudna. Słuchaj, stara, ja siedzę, kurwa, na streamie, mam widzów i mogę siedzieć sobie i być nudną, ale przynajmniej nie opierdalać pał na lewo i prawo, i nie być tylko i wyłącznie z tego znaną, że kurwa dupą kręcę na TikToku, no proszę was. Coś innego, ja nie mogę się tutaj kurwa porównywać, bo bym musiała zejść do poziomu parteru. Ja pierdolę, jak ona grubo poleciała! No, to nie wiem, brutalne co w ogóle było. Tak, ej, a można wyzywać na Twitchu inne osoby z Twitcha? Przecież Liza na Twitchu streamuje. Ej, co jest? Nakręciła i nie sprowokowała. Spokojna bardzo była. Ej, pierwszy raz słyszę tak agresywną wypowiedź kobiety, tak szczerze, poza Laluną chyba. Chyba nie muszę zadawać pytania, no, co sądzisz o tym szocie, tylko odpowiesz sama. A co ja mogę sądzić o laskie, które ciągle u mnie coś spierdoli? Wszystko jej we mnie nie pasuje. Jak ja jej nie pasuje mój content, to co ja robię w internecie, to może mnie po prostu nie oglądać, nie dawać mi atencji i po prostu wyrzucić mnie z głowy. A nie, ona lubi mnie obgadywać, lubi o mnie gadać, bo to nie, są Dawid, taki content. Donate, jedyne, co oni teraz słyszą, to to, że ona o mnie pierdoli. W przerwie włączymy. No dobra, ale jak odniesiesz się do samego sedna, bo zostawiając cały ten anturaż i otoczkę, w jaki sposób ona się wypowiadała, to okej, tutaj pewnie pozostaje dużo, jeśli chodzi o jakość do poprawy. Natomiast jeśli chodzi o samą treść, co masz na przykład do przekazania, jakbyś się do tego odniosła, co przekazujesz w internecie? No co, ja po prostu jestem ładna, jest tego korysta, mówię szczerze. No. Nie wiem, ja nie widzę nic złego w tym, że ja tańczę. Taniec to jest fajnie, wielu ludzi tańczą i... No ale ona o tym opierdalaniu pał mówiła, ale to o co jej chodzi? Ona chciała po prostu odpierdolić palę Franiowi, ale jej nie wyszło. I po prostu ona jest zazdrosna, że... Że ja ją jebałem! Ej, co jest? Nie, no kurwa! Kurwa, mi się udało. Co ona mówi? Nie, co ty powiedziałaś? Nie wierzę! Ona jest zazdrosna, żeby się udało Franiowi pało pierdolić. Kurwa, mać! Tyle. No i mamy. Dobra, ale to, bo często pojawiał się też w twoich wypowiedziach, bo faktycznie to była brutalna ta wypowiedź na wczoraj. Ja w ogóle tego pierwszy raz to słyszałem. Ja też. Natomiast generalnie samym sednem tego ja po części się zgadzam, bo ja gdzieś twoją twórczość internetową śledziłem i ty sama teraz się przyznajesz do tego, że w tym nie ma większej wartości. I tutaj się zastanawiam nad tym, co ty chcesz przekazywać tej młodej publiczności, bo powiedzmy oglądają ciebie, nie wiem, młodsze dziewczyny i tak dalej, czy ty a mnie oglądają boomerzy na szczęście, bo mam mało widzów, ale tym, są ładne, jestem ładna, dobrze tańczę, idziemy z tym do końca. No czy jest jakaś w tym jest wartość? Jest 4000 dzieciaków. Czyli nad tym zastanawiałaś w ogóle kiedyś? Nie, po prostu ja żyję swoje życie, a ludziom to się podoba oglądać, a oni oglądają. No dobra, tyle. Maciek, a jaką my wartość przekazujemy? Że nie wszystko chaotycznie musi mieć aż taką... Jaką wartość przekazuje Kacper? Jaką wartość... A ja też... Ja wstawiam latę i gołą dupę. To jest pytanie moje do ciebie. Dobra, ale ja się zastanawiam nad tym... No, dupy nie macie po prostu. Nie, no okej, okay, zastanawiam ty, się nad ale... tym, co by było, albo co byś na przykład wrzucała, albo wstawiała, gdybyś na przykład nie miała urody, albo tej urody by trochę zabrakło. Co byś w życiu robiła, albo jaki miałabyś plan na siebie, co byś chciała w życiu robić? No ja w ogóle bym wtedy byłam nauczycielka tańcu, na przykład, bo ja tańczę od 6 lat
chyba. No nie wiem, no wy tak wszyscy do mnie się przypierdalacie, ale tak naprawdę większość influencerów waszych social media nic nie robią takiego. No, jak Kacper tworzy, czy Michał tworzą, czy to ma wartość, czy nie, no powstaje jakiś, nie wiem, duży kanał, ogląda to mnóstwo. Ja też uważam, że nie każdy influencer musi przekazywać wartości. Niektórzy influencerzy przekazują tylko rozrywkę i tyle. Ja też kiedyś byłem osobą, która przekazywała tylko rozrywkę i bardzo często niskolotną rozrywkę. Nie uważam, że jestem coś turbo złego, chociaż ja akurat trochę czasami przesadzałem, ale no. No influencerzy nie są od tego, żeby dzieci edukować, nie? Moim zdaniem. Mnóstwo osób, jest jakiś program, tworzą nowy content i tak dalej. Ja no nie stoją uważam, w miejscu i tylko nie opierają tego na wyglądzie czy na... No tak, ale z drugiej strony na przykład Liza tworzy wiralowy TikTok. Ale to dlatego pytam o to. Tak, na którym tańczy i na przykład, nie wiem, dzieciaki uczą się jakiegoś trendu tanecznego. A ja też uważam, że to nic złego jest jakby... Liza nie robi chyba nic takiego też, nie wiem, no... To się czasami tam wstawia, że... Ja nie robię nic złego, w ogóle nie robię nic złego. Jakby ja kogoś tym skrzywdziła, no to... Nie powiem, jaki jest problem. Problem jest jeden, to jest bardzo jakby... Turski myślę, że nie każdy z nas wie, jaki jest problem. Kobiety. Problem jest taki, że robiłaś streamy z Franiem i została na tobie łatka tej dziewczyny od Frania, która tam na przykład szła po atencję. Wiesz, no co dobrze, chodzi? Ale i no... z tym cię ludzie gdzieś tam kojarzą. A tu nie do końca jest prawda, bo prawda jest taka, że ona też bardzo dużo atencji Franiowi dała. To był akurat taki deal, gdzie obie strony skorzystały. Też nie zawsze jest tak, że duży influencer jak kogoś pozna, to ta osoba nowo poznana tylko zyskuje, tylko zazwyczaj to jest tak, że ten influencer duży poznaje kogoś, bo widział upólne zyski. Widzowie sobie zrobili wokół tego historię fajną i chcieli to oglądać, nie? I będziesz dostawać zawsze gdzieś tam tym rykoszetem, kurwa, ta piłka będzie się odbijać. Ale ja się do końca nie zgodzę, bo ja się odnoszę też na przykład do konferencji, która była specjalnie siadłem i słuchałem tego segmentu, gdzie byłaś ze swoją rywalką i padło takie stwierdzenie, że ja przyszłam tutaj się pokazać. To się zastanawiam, jaki jest pomysł na przykład na organizację Fame. No tu wiadomo, fajnie podpisać kontrakt, zgarnąć kapuchę, natomiast ja patrząc na to, jak wyglądały ostatnie konferencje, to mam duży zarzut do niektórych uczestników, że przychodzą na konferencję po prostu posiedzieć i bez żadnego pomysłu na siebie i nie wiem, i padły od ciebie takie słowa, że ja przyszłam cię tu pokazać. Ja rozumiem, że jest argument ograniczenia językowego, że nie mówisz doskonale po polsku, natomiast dzisiaj siedzimy spokojnie, możesz przekazać wszystko i wylać, co chcesz do no, przekazania. No dobra, ale krótki lajkiem znów powtórzę, że ja przyszłam, miałam ten bukiet z Łudą, bo oprócz tego moja przeciwniczka wobec mnie nie jest w ogóle, ja nigdy nie widziałam ją na TikToku, nie wiedziałam jej filmiki na YouTubie, w ogóle nic o niej nie znam. I wszystko, co o niej wiedziałam, że było tak głośne, to było 5 minut jej sławy, to, że ona się najebała na konferencji. Przyniosłam jej tą wódę, a ona, co ona robiła na konferencji? Ona siedziała, wpierdalała batony Fame'u, milczała i nic nie robiła. A przypierdalili się tylko do mnie, że jestem nudna, że ja nie robię dymy. Coś no okej, no dobra, no to jest A no to, sorry, ale ty rzuciłaś te słowa jakby. A teraz mówisz o rywalce, że ona nic nie zrobiła w życiu, no, a ja, gdyby ja nie Franio, to czy byłaś być w tym miejscu, w którym jesteś teraz? Wszystko jest możliwe. Nie, no, to nie może to i to jest nie wszystko. Nie. No. Na pewno nie byłabyś w tym miejscu, co jesteś. Stary, ty nawet w Polsce nie byłaś. No nie, no ogólnie w życiu trzeba mieć trochę, nawet nie co skromności, co po prostu umiejętności patrzenia obiektywnie na samego siebie. No, no nawet w Polsce kurwa nie mieszkałaś. No jak byś mogła być tutaj? No nie. Tutaj nie ma nic złego w tym, że chłop ci pomógł. Dlaczego? Nie. I teraz? Tak szybko, jak a nie uważasz, tak szybko, a nie uważasz, że i tak by się... Mogłoby, ale tego nie wiesz. Odpowiednim parciem na szkło. Ale moim zdaniem Franio na pewno był ogromną cegłą do twojej kariery w Polsce. Nie, sorry, ja tylko tak... Ale bo nie chcę też siadać cegła, w żaden sposób na Lizie, bo chciałem tylko przekazać, jaki mam punkt widzenia, żeby być szczerym wobec tego i w żaden sposób nie ukrywać. Natomiast ja zaliczam Lizę w tym momencie do tej samej kategorii, do której, nie wiem, jest na przykład Fagata w internecie. Mi się to nie podoba osobiście i w żaden sposób, w taki sposób emanowanie porównywać... wieku i docieranie do młodego odbiorcy, mi się nie podoba i tyle, no to jest... Ja też bym na Lizie nie siadał, wolą, żeby ona na mnie usiadła i powiem tak, gdyby nie miała dupy i cycków, myślę, to by siedziała na streamie i opierdalała dziewczyny z dupą i cyckami, że robią gały, tak by to się skończyło. Czyli teraz sugerujesz, że gdyby nie tu, to by siedziała jak Nafciaks na przykład, czy tam... Znaczy myślę, że jeżeli są takie walory, to może je pokazywać, a jeżeli je nie ma, to z tamtej dziewczyny na przykład nie znam jej w ogóle, ale mega, mega żółć wypłynęła i teraz na przykład, ja bym przeszedł na stronę Lizy na chwilkę, no bo takie, co to za gadanie o opierdalaniu pał? Ale ja co mówię. Jest złego w tym, że ktoś komuś pałę opierdoli, przepraszam,
jak jest miłość, to można. I wiesz, to było. A jak takie, nie ma, to nie można? To nie wypada. To nie wypada. A to ma trochę racji też. Ja uważam, że wszystko. Dobra, namówiłeś. Ale w odpowiedniej formie. No jakby nie do końca to kupuję i tyle. No, sorry, moje ale zdanie. Od samego początku, ja. Od samego początku, jak pojawiłam się na streamach u Frania, to ja już byłam taka, jak jestem teraz. I jeszcze wcześniej, kiedy byłam influencerką na Ukrainie, to ja też pokazywałam dubsko, też tańczyłam i też robiłam to, co robię teraz. Nic się nie zmieniło. Po prostu przez to, że tutaj mało osób to robi, dlatego dla was to się wyda takie kontrowersyjne. Ja uważam, że dobrze, że to jest kontrowersyjne i że powinno być to no, tak kategoryzowane. Ale wiesz, kiedy ja zaczynałam swoją działalność, nikomu to nie przeszkadzało. Kiedy już odeszłam od Frania, bo w pewnych momentach my się nie zgadzali, to już wtedy zaczęli mi obrabiać dupę, że ja jestem zła, że umiem tylko kręcić. Czyli innymi słowy, Liza się po prostu pochwaliła, że to nie jest tak, że ona ukradła komuś content w Polsce i kręci dupą, więc do fagaty nie może być porównywana, bo ona kręciła już dupą na Ukrainie. Kręci dupę. Dupą. No. Ale no, przepraszam, ale wszyscy zapomnieli, jaka ja byłam miła do niego, jak naprawdę się poświęcałam do tego wszystkiego i nawet, kurczę, zaprowadziłam moją mamę na streamy. Panowie, a czy to jest jedyna kobieta, która się w internecie no wybiła właśnie poprzez związek z kimś popularnym, bo to... Ale nie, ja też nie uważam, że jest to coś złego, że Liza wybiła się dzięki Franiowi, bo Franio dzięki Lizie też poszybował w zasięgach. Ja akurat tego tematu bym nie dotykał. Kurde... Moim zdaniem pod tym kątem akurat wybicia się jest to czepialstwo, bo to była symbioza. Gdyby Franio nie miał większej ilości widzów, też prawdopodobnie by z nią czasu nie spędzał, nie? Symbioza. Chodź, zupełnie. Chciałbym na chwilkę zawiesić ten, no bo z racji tego, że no nie jest to face to face, a ja chciałbym trochę podkręcić właśnie atmosferkę, to załatwiłem nawcie na linii. Poproszę o podgłośnienie nawci. Jedziesz, kurwa, jedziesz. Mocno. Jedziesz. Halo. Halo, halo. Jazda. Cześć Nawcia, witam cię. Cześć. Doszło tutaj, pokazałem shot gdzieś tam z reakcji właśnie na konferencję Fame, tam wypowiedzi. No i właśnie sobie tutaj debatujemy nad tym case'em. Myślę, że na samym początku bym przeszedł do tego, jaka jest w ogóle geneza waszego tego spięcia z Lizą. Wiesz co, geneza jest taka, że ja robiłam taki wywiad z Frankiem na ławce, wymyśliłam taką formę podcastów, no i ciężko było nie zapytać go o Lizę, no bo jednak ona przyniosła mu bardzo duże wyniki i też sama jakby się wybiła przez Frania w Polsce. Symbioza! No i jak Liza zobaczyła to, że zapytałam o nią, no to Nawcia, w jaki sposób ty to zapytała? Ale nie przerywaj mi, jak mówię, dlatego że masz przewagę i ty jesteś w studiu, a jestem na telefonie, więc jeżeli możesz, to na razie się ucisz. Więc sytuacja była taka, że po prostu ona potem na swoim live'ie powiedziała, że Nawcia to jest głupia, ona tylko się do mnie czepia, żeby zamknęła mordę. I jak powiedziała, niech zamknie lepiej mordę, to wtedy się odpaliłam i stwierdziłam, okej, tak się będziemy bawić. Nawcia, po prostu jaka jest geneza, bo nie rozumiem. No wywiad na ławce. No i ona się odzywała, ona pytała, ona nie nazywała mnie po imieniu, ona mówiła, że poczekaj chwilę, bo teraz Liza, teraz Liza, teraz Liza. Nawcia, Liza, spokojnie. Teraz słowo. Cisza, Liza, prosimy. Moderujemy, żeby było. Nawcia, kiedy ty o mnie się pytała, to w jaki sposób ty o mnie się pytała? Ty mówiła na mnie łysa, to wiesz, że takim obraźliwą ksywkę mam od tej ekipy Frania i ty o tym wiesz, żeby mu polizać dupę, to ty tak do mnie się odzywała, tak mówiła moje imię. Później zaczęła się wypowiadać, że widzieliśmy się w barze i ja tobie się nie spodobała, bo była jakaś wredna, niemiła, co, ale tylko powiedziałam tobie cześć. Nie powiedziałam tego. Nie powiedziałaś? Nie powiedziałam, no to obejrzyj swój stream, nie. Jak ty się wypowiadałaś na mój temat, no to, Nawcia. No to ja ci zaraz mogę przypomnieć, bo mam bardzo dobrą pamięć. Słuchaj, powiedziałam, że byliśmy razem w barze po Fejmie, kiedy walczył Szymol. I chciałam tam się z nim zobaczyć i też zobaczyłam się akurat wtedy z Franiem, dlatego że ja raz na jakiś czas przyjeżdżam do Polski i wtedy chcę się zobaczyć z moimi znajomymi. No i akurat w tym wypadku ty byłaś w barze i były jeszcze oprócz ciebie jakieś dwie pijane witki, z którymi po prostu nie czułam wajbu, dlatego że ja byłam wtedy trzeźwa zupełnie.
I jakby siedziałyście razem w grupie i jedyne co to się ze sobą przywitałyśmy, ale powiedziałam prawdę, że po prostu nie jesteś osobą, z którą chciałabym spędzać czas, więc po prostu wyszłam z tamtego baru i chciałam spędzać czas z kimś innym. Więc niestety, ale powiedziałam po prostu prawdę. Nie muszę cię wcale lubić, nie muszę chcieć spędzać całą czas w moim wolnym czasie, więc dlatego wyszłam i tylko to powiedziałam. Nie powiedziałam, że jesteś jakaś dziwna, nie powiedziałam, że jesteś głupia, nie powiedziałam nic takiego. Powiedziałam po prostu, że jesteś osobą, z którą nie chcę spędzać czasu. Mm? No to mogłabyś wtedy po prostu wstać i pójść, a nie siedzieć. No i później mnie oceniać na swoim streamie, że tobie się nie podoba moje zachowanie i że jestem dziwna jakaś i tak dalej. No Nawcio, no ja oglądałam tego streama i oglądałam te shoty, jak ty się wypowiadałaś na mój temat. A później to ty się do mnie dajewalasz, do mojego tweeta o tym, że w Polsce nie ma woman power. To ty się do mnie dajewalasz. Później jeszcze znalazłaś screeny, kiedy ja miałam jakąś spinę z jakąś dziewczyną, która mi napisała, żeby pod jakimś moim głupim tweetem, żeby ja wyjechałam z kraju, kiedy ja, kurczę, pisałam o depilacji laserowej i ty później... I ale ja... mnie nie obchodzą inne osoby, to jest konflikt między mną a tobą. Ale ty wrzucasz to na swój Twitter i robisz mi spinę na sile, Nawcia! Ale przecież to ty się zaczęłaś do mnie pluć i powiedziałaś, żebym zamknęła mordę, kiedy tylko skomentowałam sytuację o tym, że po prostu jakby no wstawiasz nie dość, że TikToki jakby na temat prania cały czas tym podtekstem, żeby jakby cały czas sobie pompować te liczby, dlatego że ludzie tak naprawdę bardzo mocno reagują na twoje TikToki, kiedy wstawiasz o tym, że na przykład, ja nic nie rozumiem, tak szczerze, ale fajnie jest. Swój 100% typ i tak dalej, więc ja jedyne co, to skomentowałam to po prostu śmiejąc się z tego, jakie wstawiasz TikToki i jakby, no ja nie mam żadnego problemu z tym, że ty z jakimiś innymi dziewczynami masz bipa, nie? To jest między nami sytuacja, jakby jedyne co, ja powiedziałam tak, jeżeli zaczynasz się do mnie pruć o to, że ja pytam Franka, który jest osobą, która cię wybiła tak naprawdę na polskim internecie, to jeżeli prujesz się o to, że o ciebie zapytałam, to po prostu dla mnie to jest dziwne. Ja się nie pluję o tym, ja się nie pluję, że ty o mnie zapytała, ja się pluję o tym, w jaki sposób. Ty nie znasz, jak ja mam na imię? Ty musisz mnie nazywać Łysa? W łysym nie ma nic złego, od razu mówię. No ja uważam, że jak nie znasz osoby, to mnie to nie chodzi. Ale mnie to nie chodzi. Ty też mówisz o mnie na wsi. Też byłem łysym. Ty masz problem, że ja na ciebie mówię łysa. No bo ty pierwsza zacięła, Nawcia, co ty pierdolisz? Ty pierwsza zaczęła mnie zacierpiać. Ja pierwsza... Jak wydawałam... Już mogę? Dawaj, jak zadawałam pytanie Frankowi... Nie możesz, spierdalaj. Ja już nie chcę z tobą rozmawiać, serio, Nawcia. Ty robisz siebie teraz jakąś świętą poziom, osobę, kiedy ty na całą Polskę rzesz mordę, że ja odpierdalam pale. Dobra, o, właśnie, ja może się wyciszę na chwilę i poczekam aż tam... No dobra, a jak się odniesiesz do tego, Nawcia, do tej narracji twojej? Bo faktycznie, mimo że ja gdzieś z jakąś tam merytoryką trochę mogę się zgadzać poniekąd, to na przykład forma tego i zarzuty, które kierujesz w kierunku Lizy są dosyć... mocne i zastanawiam się, gdzie tu podstawy i argumenty, jeśli to idzie faktycznie w świat i jest puszczane w internecie na live, a bezkarnie to uchodzi i jakoś o tym nie mówisz w tym momencie. Ale co bezkarnie uchodzi? No bo, w sensie na przykład chodzi ci o to, tekst, który był rzucany tak, o opałach, tak? No ja nie chciałem tego mówić, ale natomiast powiem o który dokładnie. No dlaczego to, tak słuchaj, mówisz? No jakie są podstawy, jakie masz argumenty? No już ci mówię, to w takim razie przejdźmy do Twittera, który wstawiali za wtedy, nie, kiedy no, ale to konkret. Walkę. Konkret. No właśnie podaję ci konkrety, więc jeżeli chcesz rozmawiać na ten temat i się dowiedzieć, o co chodzi, to wysłuchaj. Słucham. Przepraszam. Więc Liza wtedy, kiedy ją ogłosili na fejmie, to wstawiła od razu tweeta, gdzie napisać na wsi, że się zesrała. Więc jakby ty debilka jesteś, sorry, ale kiedy ja dostałam bana, ja to napisałam, ale nie wtedy, kiedy mnie ogłosili. Co ty mówisz? Nie, jak dostałaś bana, to napisałaś, że na wsi się pewnie cieszy. A co to ma do pały? Gdzie jest pała w tym wszystkim? Uważam, że ktoś się zesrał, czy coś do tego, nie, generalnie w tym momencie miałaś swój czas i patrząc na to, ja oceniam z boku tę dyskusję, nie znając kompletnie genezy, już teraz trochę poznałem, to wydaje mi się, że po prostu też starasz się wykorzystywać Lizę do tego, żeby się wybić i mówić o niej, bo to jest łatwiejsze w tym momencie, bo jest łatwym celem. Przypominam, że jak była rozmowa z Frankiem, to Liza chwilę później zaczęła streamować na Twitchu i zaczęła się do mnie pruć wtedy, kiedy ja
Zapytałam po prostu o nią Franka. Więc kto tutaj próbuje robić liczby? No ale była z Frankiem, ja tak? Robię liczby na tobie, kochana. Właśnie ty komentujesz Lizę cały czas i ją wyzywasz. No ale to teraz trwa dlaczego ta drama pomiędzy wami? No bo ty zaczepiasz Lizę, tak? Ja ogólnie całej tej dramy nie rozumiem kompletnie, absolutnie w ogóle, ale tak szczerze z tego, co ona zadzwoniła na tej linii, nie dowiedziałem się niczego i nie widzę postaw, dla których ta dyskusja jest prowadzona, więc tutaj Liza wydaje się uchodzić w lepszym świetle, nie? Mi się wydaje, że Maćkowi w ogóle chodziło o to, jaki był powód tego tekstu z pałami, jakby co się kryje za słowem spruta Lizy w twoją stronę? Czy to by było aż tak hardkorowe, że w komentowaniu tej konferencji wystrzeliłaś z tym opierdalaniem pał? Wiesz co, analizę. Właśnie, myśli. Jakby chciałam wytłumaczyć przed całą maturami. Tą sytuację, bo był ten tweet o tym, co tam Nawcia i się Nawci powiedzieć, że się spruła i tak dalej, przed samą konferencją pierwszą. I przed pierwszą konferencją, jak Liza jeszcze kupowała ten prezent, to gadała właśnie o mnie na streamie, gdzie ja miałam stream przedłużany, więc jakby no nie mogłam na to nie odpowiedzieć. Więc gadała przed pierwszą... Ona dostaje pytanie, jaki kolor Ruby, ja odpowiadając mówi, gdzie na wakacje pojechała. Konferencja. Taki wiesz, rozmowa chuja z butem, nie? Chciał o mnie na streamie jako pierwsza. I jakby mówiła tam, że a twój chłopak to na pewno ma mojego OnlyFansa, ale no nie słyszałam, że nie. Ale ty żartów nie rozumiesz, ja nic nie wycisnę pęka, bo ty jesteś głupia, bo ty kurczę starasz się być teraz taka mądra i jakieś argumenty z dupy, które w ogóle nie są do tematu i po prostu ja po prostu z ciebie już cisnę pęka, że tam twój chłopak obserwował mojego OnlyFansa i tak dalej, no jak ty tego nie rozumiesz i to ciebie obraża, no to przestań mówić o mnie coś takiego. No ja nigdy nie mówiłam, że ty jesteś jakąś dziwką, czy alkoholiczką, czy tak dalej. Nie mówiłaś, że jestem dziwką, a nie alkoholiczką? Nie. No to chyba musimy zobaczyć twojego live'a przed całą konferencją, dlatego że ja coś pamiętam, że chyba cisnęłaś po mnie oraz twój kolega. Ja jedno, co mogę cię cisnąć, że ty jesteś brzydka na przykład. Ty jesteś nudna. I koniec tematu. Ty do mnie się przypierdalasz, bo ty jesteś ta sama brzydka laska, która jest zazdrosna i po prostu to, no, ty by chciała wybić się w taki sposób, ale ci nie wyszło. Wszyscy chcą być Oliwką Brazil, ale im nie wyszło. Jak to mówi Kim Kardashian, nieważne, jak o tobie mówią, ważne, że mówią mi nazwiska, nie? Nie, no serio, no ile można? Jakby ja cię jakoś mocno obraziłam. Do pierwszej największej kurwy w internecie startować, dlatego że tak nie wezmę swojego miejsca. Co ona mówi, kurwa? Za grubo, nieładnie tak. To już są to ja poziomy... Co jest? Za grubo? Ty Piara po mnie ciśnie, a wy mówicie, że za grubo? To ty po mnie ciśniesz! Dlaczego ona... Ej, czekaj, ona ją nazwała brzydką, a ona w zamian powiedziała, że jest pierwszą największą kurwą w internecie i jest zdziwiona, że ludzie mówią, że jest za grubo? Ej, dobra, ta Nawcia jest dziwna. Masz argumentów, żeby powiedzieć o tym, dlaczego wypowiada się, że ja odpierdalam palę. To, co ja miałam jakąś relację z Frankiem, to moja relacja, a ty ciągle o tym pierdolisz. Ty ciągle pierdolisz o tym, że ja miałam jakiś seks z Franiem. Ty ciągle o tym pierdolisz. Po co? Po co? U ciebie nie ma seksu w życiu? Ty nie wiesz, co to jest, czy co? Liza, ty mówisz, że ja o Franka jestem zazdrosna, jak ja mam narzeczonego przez 6 lat, kurwa. No ale więc dlaczego ciągle dotykasz ten temat? Musimy się zbliżyć jakby do mety. Do końca. Dobrze. Ja w ogóle jestem... Czyli pytanie na koniec zawsze musi być, czy będzie z tego walka? Ja to jestem, no nie wiem, to już zależy tylko i wyłącznie od Lizy i Nawci, no bo wiadomo, że... Nawcia, czy jesteś chętna na walkę z Lizą? Słuchaj, jak schudnie do mojej wagi, a ile ty ważysz, wydaje mi się, że droga? Na razie teraz jest troszeczkę cięższa ode mnie, to myślę, ile że ty ważysz, moja droga? O jakich kilogramach mówimy? Myślę, że tak, 56. No moja droga jest ta waga. Jeśli Liza zejdzie do 56, to zgadzasz się na walkę z Lizą. Chęć
Możemy o tym porozmawiać. No, nie, bo się masz to, co chciałeś, będzie walka. Się obsrałeś po prostu. Na ty umiesz tylko pierdolić i siedzieć dupą przed komputerem. I tyle. Chcesz wyjaśnić konflikt? Możemy to wyjaśnić w oktagonie i z milą chęcią zajebię ci w ryj. Ej, dobra, ta Liza tak szczerze, moim zdaniem spoko wypadła na tym cage'u na razie. Jedyna osoba, która zostaje w ryj, to jesteś ty. Mam nadzieję, że Lizzy Easy nie będzie łatwe na Dominikę i że te twoje wyjebane ego naprawdę ci da w dupę. Serio. I tyle. I to jest. Dziękuję Nawcia za odebranie telefonu. Trzymaj się, Nawcia. Nie, no to nie. Nie, ale zdziwiłem się, bo myślałem, że ta Nawcia jest bardziej rozgarnięta. Ona naprawdę na tym telefonie kiepsko wypadła. No, no moim zdaniem Liza tutaj zdecydowanie na plus, nie? Chyba zdziwiłem się. Byłem taki klimat z góry na dół. Tak skakało na pięcie. Byłem zdziwiony jakby w sensie. Bo nie ukrywajmy, Liza też atakuje w stronę Nawci, ale kaliber, jakim odbija Nawcia i słowa, które ona rzuca i teksty, którymi atakuje... Ale nawet nie odniosła się jest, do tak, tych... To jest moim zdaniem przesadzone i to już jest kurwa niesmaczne. Nie? Ja, masz teraz Sylwka na słuchawce? Nie, akurat Ulfik. Zaleciało. Ale żeby też na przykład powiedzieć coś miłego Lizie, bo też siadłem bardzo mocno, to powiem, że bardzo podoba mi się twoje pełne imię, Elizabeth. Dzięki. Ty nie masz pomysłu na komplement! Ładne imię! No nie ładne, zobaczone! Tak jest okej, nie? Ale tak miało być, no specjalnie. Komplement turskiego. Słuchajcie, o tym Liza opierdalanie pały, ale masz ładne imię pełne. Dobra, Elizabeth, chcemy poprawić humor dla Lizy. O, jako że ostatnio nie wygrałaś programu, za to przygotowałem dla ciebie prezencik, Liza. Nie smuć się. Daj mu całusa, no, w policzek chociaż. Daj całusa. Jeszcze z Roberta przegadam. To mi się podoba. A Liza, masz żal do Krasiego, że cię nie wybrał? No, jak się poczułaś, jak nie zostałeś? Szczerze mówiąc, mi było smutno. Mi było smutno i mi było smutno, że on nie wyłączył głowy i nie wybrał laskę, która ma pieniędzy. W tym momencie. Ja nie szukam laski, która ma pieniędzy. Ja mam jakieś tam odłożone pieniądze. Że ja szukam laski, która ma pieniądze. A nie, no ty mi powiedział, że moja wypowiedź była jakaś niezbyt pewna. Ale już wiesz, że ja w Polsku niezbyt dobrze wypowiadam się. Nie, a tu nie chodziło o to. Powiedziałeś, że gdzieś tam trochę kasy zachowałeś, bo akurat zbliża się do inwestowania w projekcie Go. Wiemy, że możemy większą pożyczkę. Musiała być reklama. To chodzi o sytuację w odcinku Go z najnowszym, do którego zapraszamy. Tam możecie zobaczyć, jak Liza mnie masuje. Doszło tam nawet... Lizie generalnie chodziło o to, że ona ma pieniądze, więc ona w tym programie nie wybrałaby pieniędzy, tylko wybrałaby randkę. Pewnie pod tym kątem to powiedziała jak coś, nie? Do pocałunku, drobnego, bo drobnego. I chciałbym teraz, korzystając z wizji, powiedzieć, że Boxdel nie wypłacił mi 5 koła, które obiecał, więc chciałbym, żeby... A mi do dzisiaj za Marriott nie zapłacił, za który obiecał zapłacić, jak przejechałem na Cage'a. Powiedział, że spoko, stary, zapłacimy, ogarniemy. 5 000 na jakiś styl charytatywny. Ogarniemy to. Pamiętam o tobie. Zaszachowałeś mnie, ale z racji, że to będzie dobra inicjatywa, to przyjmuję to. Cieszę się bardzo. Więc zrobimy to. Później storkę musisz wrzucić, że wrzuciłem. Musi Jak wygląda na kurwę, żeby tysięcy musi wydać. Jeszcze do Michała pytanie. A co? Jak się podoba puszczenie takiego nowatorskiego pomysłu i formatu w internecie? Pierwsze pytanie. No tak, no rozmawialiśmy o tym przecież. No możesz powiedzieć, czy to nic złego. Tak samo oryginalne jak podcast. Ja nie nagrywam podcastu. Natan, ty nie musisz mnie bronić. Wsparcie ma po lewicy, wsparcie, nie? Kurwa. Od Natana. Pogrąży. Wsparcie. Chodź się za tobą. Nie, no, oczywiście rozumiem, że bijesz jakby do inspirowania się różnymi jakby kanałami. Jednym, że... głównie. Co, że skrzydłowymi? Skrzydłowy, lewy i prawy. Skrzydłowi. Tak. To nie jest tajemnica, o czym gadaliśmy zresztą na Goatsowym podcaście na kanale Watacha, że inspirujemy się również tym kanałem. To nie jest, złe, ja uważam, że to nie jest złe. To mi się wydaje, że formaty randkowe w świecie rozrywki są już tak długo jakby powtarzane, że to nie jest nic nowego. Oni też nie byli pierwsi. Coś takiego. No jakby, nie wiem, że Fame MMA na przykład ma walki, to nie wiem, że inspirujemy się KSW? Albo inspirujemy się, nie wiem, Pride'em albo UFC? A nie myślicie, no kurwa, chyba tak, nie? Jakąś licencję na przykład? Z jednej strony. Ale ja właśnie się zastanawiam. Tak samo jak KSW inspirowało się
Pride'a albo UFC przy stworzeniu swojej federacji. No tak, no to nie ukrywałem. Natomiast dobre pytanie zadał Robert. Robert, możesz powtórzyć, bo to jest ciekawe. No, bo tam nam mniej więcej na przykład miało licencję tam od Good Mythical Morning ogarniętą. Ale z tego co wiemy, oni robili jeden do jeden, okay. Ale już taki, że na przykład Good Mythical Morning robiło, że jedzą wszystko z KFC i oni też jakby wiesz, podobna już totalnie jeden do jednego, a my tutaj jednak staraliśmy się... Przepisaliście tę pracę domową, tak żeby tak, nie... Nawet nauczycielka się skasnęła. Zapisaliśmy w chat GPT, jak zrobić segmentu. Na 4,5, bo dodali kolejny etap. Jest duża ingerencja jakby w sam format, mamy tą backstage'ówkę, gdzieś tak. Tam dużo... No i kolejne etapy też są. No właśnie, no, to jest inne etapy, ale dodatkowo to nie jest coś takiego, że Good Mythical Morning i mniej więcej, to był taki kanał, wiesz, turbo jeden w jeden, a na Goatsach niedługo pojawią się nowe formaty. Nowe rzeczy. No i dobrze. Okay. Kolejne rzeczy. Tak więc... Dokładnie, okay. Dajcie szansę, my budujemy strukturki. Ale ładnie usłyszałem. Ja akurat nie rozumiem tego, dlaczego ludzie się przepierdalają, że ktoś kopiuje content ze Stanów Zjednoczonych, ale w gruncie rzeczy wszyscy na YouTubie od siebie wzajemnie kopiują. Czyli nie wiem, jedna osoba nagrała test zgodności, potem testu zgodności było 20, jedna osoba nagrała reakcję na TikToki, teraz wszyscy nagrywają reakcję na TikToki. Tak zawsze ten YouTube działał. Natomiast zawsze dodajesz tam swój pierwiastek, czyli swój humor i swoje podejście. Jak ktoś by przekopiował kurwa teksty i próbował ustawkę zajebać, to byłoby to chujowe, ale jeżeli ktoś się inspiruje formatem i robi coś swojego, nie uważam, że jest to złe. Nie, ale jak uspokoił, zobacz jak uspokoił, zobacz jak uspokoił temperaturkę na początek, taki zgrany był pytanie. Miałem dodać? Zerk, no. Ja powiem, z tobą fajnie się prowadzi dialog, Maciek, bo ty też jesteś jakby, wiesz, kulturalną osobą, stary, osoba kompetentna. Ale trzeba przyznać, że Maciej dzisiaj przyjął rolę takiego agresywnego prowadzącego, który dokręca śrubę i wchodzi bardzo mocno jakby w uczestników. Mam nadzieję, że pamiętasz, że jesteśmy w jednej drużynie. Więc pamiętaj. Maciek wie, jak właśnie gdzieś tam, ale nie jest tylko agresywny, bo widziałem, że chyba widziałem w ogóle w twoich oczach, ja miałem takie spostrzeżenie, bo widziałem, że ty, Liza, w pewnym momencie właśnie kłótni z Nawcią byłaś taka właśnie na skraju czegoś takiego, że miałem wrażenie, że łza ci poleci. Nie wiem, czy to było takie ten, a wy i ty też, Kacper, oglądałeś Lizę, patrzyłeś się na jej oczy, ty też, Maciek, i zauważyłem, że też jakbyś chciał, że za dużo jakby tego wszystkiego siadło na Lizę, nie? I wiem, pochwalił ją, że ma ładne imię, tak? No. Zbił to. Ja generalnie uważam, że potencjał dziewczyn w ogóle jest marnowany we freak fightach, bo tak jak powiedziałem o Lizie i o tej części konferencji, to też uważam, że na ostatniej konferencji bardzo blado wypadła na przykład Marta Linkiewicz i jakby przejęła taką bardzo skrajną postawę już czysto sportową. Uważam, że można gdzieś to wypośrodkować, a nie iść tak totalnie w jedną stronę, a uważam, że dziewczyny potrafią być charakterne i mega złośliwe i mają te riposte. No. Zresztą w tej chwili widać było, że można tutaj zagotować i jak już hamulce puszczają, to jest naprawdę mocno i do tego też piłem wcześniej, że takie stypiarstwo jest niewskazane na konferencjach freakowych. Nie. No. Ja też się z tym zgadzam. Wiadomo, ale kiedy nie masz nie do zarzucenia przeciwniczki, to trudno. To też jest ciężko. Trudno. To prawda, trzeba mieć kogoś partnera jakby w tych konferencjach. Jakby. Na long term moim zdaniem fajny potencjał, żeby gdzieś tam zamieszać jeszcze, ale... Ale już więcej polskiego się nie uczy, bo to jest właśnie idealnie, jak to mieszasz i... No, ale masz problem z polskim, a wulgaryzmy ci łatwo przyszły. Bo tego się nauczyłam. Przede wszystkim. No najszybciej, serio, bo wszyscy moi koledzy przeklinają dużo i łatwo jest zrozumieć, o co chodzi. Moje towarzystwo. Była, już się nie kręcę w tym towarzystwie. Teraz miałeś dobre i to jest... Oddzielmy sobie troszeczkę jakby ten wątek grubą kreską i bardzo proszę teraz reżyserów, żeby dali tutaj nam ten telefoniczny Lauerfirt. Ponieważ chciałbym, żeby również ludzie wysyłali do nas SMS-y, gdzie wpisujecie fame i treść pytania na numer podany niżej i my na najbardziej... O, mamy na linii właśnie osobę. Halo? Pytanie, ale dobra. Halo, siema. Siemanko, jak się nazywasz, skąd jesteś i jakie masz pytanie?
Siemanko, z tej strony Janas z Gdyni. Siema Janas. Ja mam pytanko do Kacpra Błońskiego, z racji tego, że jest walka wieczoru Amadeusz z Marcinem. Walką drugą jest właśnie Kacper z Amadeuszem. Jest walka pierwsza właśnie jest Kacper, a główna jest z Marcinem. I chciałem zapytać Kacpra, czy nie uwiera gdzieś go to z tyłu, że jednak nie jest on tym main eventem, tylko Marcin jest w racji ich wspólnej, no i troszkę burzliwej przyszłości. Okej. W sensie, wydaje mi się, że to jednak nasze zestawienie, moje i Amadeusza, wzbudza więcej emocji i my jakby naszą walką przyciągamy więcej uwagi niż walka Marcina z Amadeuszem. Szczególnie, że jest bardzo dużo głosów już w internecie się pojawia, że bardzo możliwe, że do tej walki nie dojdzie. Nawet jeśli byłaby moja porażka, to uważam, że Amadeusz nie będzie w stanie po mnie wyjść do kolejnej walki. Czy to mi uwiera? Nie uwiera mi, bo... Jeśli federacja zyskuje, a taki był... Widzowie tweeta napisałem, możecie lajka dać, mam rację. Rafała, że może dodamy Dubiela, czy ci to nie przeszkadza. I ja myślę, okej, jeśli nada to rozgłosu, to ja tak samo na tym skorzystam, kiedy walka wieczoru będzie jeszcze głośniejsza, więc kiedy zyskuje federacja, zyskuję ja. I myślę, że to wychodzi na plus. Nie jest to na pewno nic, co jakoś mnie uwiera. Okej, spoko, no bo tak się właśnie zastanawiałem też pod takim, no czysto psychologicznym kątem jednak, bo co by nie patrzeć, myślę, że w świecie internetu jesteście trochę stawiani z Marcinem jako rywale, czy jako, nazwijmy to w cudzysłowie, starzy przyjaciele / wrogowie, natomiast fajnie, dzięki za odpowiedź, moim zdaniem pokazuje, że masz fajną psychę do tego i że jesteś też odpowiednią osobą tutaj na stoczeniu takiego pojedynku. No i co by nie mówić, no życzę tobie wygranej, ale liczę, że jednak Amadeusz też pokaże te swoje małe jajeczka i wyjdzie do ostatniej walki. Po czym wnioskuje z małe jajeczko Ferrariego? Skąd wnioskuje? Tak, widziałem. Znaczy, no kto to powiedział, że widział? Ale dobrze, odbite. To była Liza, co mi się wydaje. Nie, Liza. Nie widziałaś, no dobra. No dobrze, dzięki Janas za telefon. Dzięki również. Trzymajcie Janas. Się spokojnego Trzymaj dnia. Się. Ja tak jeszcze mogę dodać, że też po tej naszej 18-minutowej batalii z Marcinem to dużo tych negatywnych emocji pomiędzy nami wyleciało i jakoś nawet jak kręciliśmy trailer, to porozmawialiśmy ze sobą, więc nasz kontakt się polepszył, więc jest trochę lepiej, nie jesteśmy przyjaciółmi, ale rozładowały się jakby te skrajne emocje. Tak, a poza tym ja gdzieś tam też w imieniu federacji chcę powiedzieć, że walka Kacpra z Ferrarim jest tak samo ważną walką, jak walka Dubiela z Ferrarim, bo kurwa, no to jest main event podwójny, freakowy i swoją drogą, dla mnie bardziej atrakcyjnie, subiektywnie, nie mówię tam jakby w takim uniwersalnym tym, właśnie twoja walka z Amadeuszem jest taka, no bardziej atrakcyjna, bo jednak z Marcinem to on ma takie coś, że wiesz, zbiją piątkę, Ferrari sam gadał, ale Marcin przecież też mówił, że chyba nie wziąłby tej walki, gdyby to miała być taka walka oddzielna, no, tylko... Tak, mówił na wywiadzie, tak? Że wziął tą walkę, bo wie, że Ferrari też będzie zmęczony, nie? Ja ogólnie bardzo mocno wierzę w to, że walczę na gali jako pierwszy i jako ostatni i wierzę bardziej w to, że ja byłbym w stanie wyjść do Marcina do drugiej walki niż Amadeusz Ferrari, tylko ja bym był w stanie wyjść do Marcina, jeśli udałoby mi się go pokonać w pierwszej rundzie. A jeśli by przeszło jeszcze do drugiej czy do trzeciej, no to ja respektuję swoich przeciwników i nie chciałbym odbyć walki w tym momencie. No to się może z Marcinem do siebie zbliżycie, jak was znają, Ferrari razem pośle i na jednym oddziale będziecie leżeć. No, może się zbliżymy, no. Kurwa, Polska pierzasta, co tam mówi. No, taka prawda, no ja widzę, jak Ferrari się przygotowuje, jak walczy, więc... No dobrze, nie widziałeś, jak ja się przygotowuję. Ja widzę, jak Kacper się przygotowuje. No, nie tylko jak się przygotowuje, pewnie widzę. Nie wiem, jakie ty masz doświadczenia w zbliżeniach z Amadeuszem z Ferrari. Ja z Marcinem 18 minut przeleżałem, przytulałem się i wtedy dopiero trafiłem na noszach do punktu medycznego. Ej, wydaje mi się, że ostatnia walka Kacpra dużo pokory go nauczyła. Do Trans TV, że na plus mu to wyszło, chyba cię nie zaprosił z tego, co kojarzę. To Trans TV tak to było promowane, tak? Na początku... Później jak
jak nie wyszło, no to zmieniliście nazwę. Amadeusz zmienił, bo ty tam jesteś piątą akurat. Musisz zawsze coś dodać, żeby nie było, że odpowiesz na pytanie, ale zawsze musisz jakąś szpileczkę wbić. Co teraz ma na przykład Trans TV wspólnego z tym, że powiedziałem, że was na OIOM pośle? Amadeusz. Ty wbijasz we mnie na tę szpilkę, to ci odbijam. Na tym polega debata słowna. Ale ja mówię o innym temacie. Zupełnie. O walce teraz, a nie no dobrze, o dobrze, ale ja odpowiedziałem ci na jedno. Będzie ja ci odpowiedziałem na jedno i nawiązałem do drugiego, walka. Tak? Jeśli ty wbijasz we mnie w szpilki, no to ja ci odbijam. No dobrze, ale to jak rozmawiamy na dany temat, to też odpadasz na ten temat i możesz mi dopierdolić, że ja to tam jestem tematem. A okej, jak poruszyłeś Trans TV 2, to nie było to Trans TV 2, bo przed rozmawiałem też z Amadeuszem o tym, dlatego też tam nie byłem, bo miałem jakby swoje jakieś zajęcia, inne rzeczy. Trans TV 2 to będzie dopiero w Miami, właśnie po naszej walce. A Trans, nie, no jestem przekonany, że było to nazwane Trans TV, ale... A tak, i dopiero jak projekt nie wypalił, to zostało zmienione na jakiś tam. Nie wiem, na ten temat aż tak nie powiem, czy wypalił, czy nie, bo z tego, co wiem, generuje fajne dochody ten projekt, no, ale... No tam grubo ponad 300 osób w piku. No ale nie chodzi ile z osób, chodzi o to, jakie jajce byli sponsorzy, chodzi o to, ile donate'ów poszło. To może być nawet... No nie wiem, jeśli uważasz, że projekt ten, który się teraz odbywa w tym domu, zobaczysz jest dwójkę. Udanym projektem. Nie wiem, zobaczysz dwójkę, taką oficjalną dwójkę, na której będzie stara ekipa, jakby pali w Miami. To wtedy to samo będziesz mógł powiedzieć. To będzie trójka moim zdaniem już. No okej, okay. Może być trójka, czwórka, tak samo. Ja życzę wam jak najlepiej. Odbiję jeszcze bardziej internet i tak. Mi to nic nie przeszkadza, to, że wy sobie będziecie robić streamy, tylko trochę cię jednak wykolegował z tym, że wyjebał cię z projektu. Nie wykolegował mnie, bo ja sam nie chciałem być w tym projekcie. Czyli teraz... A okej, okay, czyli ja teraz widzę z nim tylko nie... Chcę być w projekcie, który będzie za granicą, który będzie zaplanowany w 100% i nie będzie nic robione na spontanie, aby było to inaczej. A nie uważasz, że właśnie sukces Trans TV był tym, że było zaplanowane, nie było to nic zaplanowanego i właśnie wychodziły wszystkie akcje spontanicznie i wtedy dopiero ludziom zaczęło się to podobać, a w momencie, gdy Amadeusz zaplanował jakiś projekt, że to będzie wielkie, olbrzymie i reklamował to, że to jest przełom, to wyszło to właśnie chujowo. Wiesz, to ja zauważyłem, że Amadeuszowi wszystko, jakby największe jego piki odbywają się przypadkiem. Kiedy Amadeusz coś planuje, to mu nie wychodzi. A z tego co wiem, to planujemy pokonać. Wiesz, to są projekty, które wychodzą, które nie wychodzą. Są projekty, dobre. Trans TV, pierwsza część, która była w Tajlandii, wypaliło przez tą inność. Nie przez to w 100%, że było niezaplanowane, bo potem to w ogóle całe było niezaplanowane. Jeżeli... Uważasz, że to było smaczne w ogóle, co tam robiliście? Nie, bo ja byłem w Tajlandii po was i wszyscy ludzie, których, wszyscy Polacy... Zauważ, że wszyscy po nas pojechali do Tajlandii prawie. Ale tam ktoś, komuś dlatego, że Tajlandia jest piękna, a nie dlatego, akurat... co wy tam odpierdalaliście. Ale okay, jak ktoś komuś pałę robił pod kołdrą, to nie przeginka trochę? Ale nie, nikt nikomu nie robił pałę pod kołdrą. No robił, no. Robię nie pałę, a po pierwsze, mnie tam nawet nie było, więc na ten temat... No, no tak, ciebie nie było, bo akurat na tym odcinku nie było. No byłeś na miejscu i brałeś udział w tym projekcie, to się też nie możesz wykręcać. Nie wykręcam, tylko mówię, że mnie wtedy nie było, że mogę powiedzieć, czy... Tego dnia. Tego dnia mnie nie było, więc nie mogę powiedzieć, czy była ta pała zrobiona, czy nie, ale z tego, co mówili, to nie była, jestem wręcz w stanie to uwierzyć, że nic takiego, kurwa, nie było. Ale już o pałach to rozmawialiśmy przed chwilą, więc nie wiem, czy... No właśnie, dlatego też, tak powiem, ciągniemy temat. Oddzielmy to grubą kreską. Nie, były rzeczy niesmaczne, były rzeczy smaczne, ale wszystko nie było jakby... To była ludzka tak jakby reakcja na spontanie, bo... Nie wiem, mi się wydaje, że chcieliście stworzyć content na osobach transseksualnych, komunikowaliście, że nie, dla was jest to, że wy ich szanujecie i że wy im pomagacie i tak dalej, a cały projekt polegał na tym, że prześmiewaliście się z tych osób i wasze jakieś uprzedzenie na tym wypływały. Ja tak to odbierałem, mi było wstyd to oglądać, ale nie przerywaj mi, dokończę, i wszystkie osoby, których spotkałem w Tajlandii, byli zawstydzeni i zawiedzeni tym, jak wy promujecie w tym momencie w sensie Polaków w Tajlandii i jaką nakładacie na nich łatkę. Każdy, wydaje mi się, że... Ej, wyobraźcie sobie, że jesteście z Pysińskim. Czekacie półtora roku na walkę, a potem siedzicie na kanapie i się odzywać nie możecie. Ale przynajmniej macie na żywo spektakl. No kurwa, ten to ma pecha. Teka też się tam wbił do was. Nie do mnie. To właśnie, nie było w tym pokoju. Okej, okay, nie wiem, no nie śledziłem dokładnie, że właśnie przez to, jaką jakby wy tworzycie narrację i jak to jest niesmaczne. I nie wiem, że ty mówisz, że Trans TV 2 będzie lepsze, zostajecie przy tej nazwie, czy nie uważasz, że właśnie... Ale wiesz co, to jest takie wykręcanie, to jest...
To jest dwuznaczność po prostu. Nie, tak szczerze. No nie, no, no ale na czym to się kojarzy? Bo, jeżeli mówisz o aptece, to na pewno apteka wparował to, aby pokazać sprawiedliwość, najpierw wyzywając dziewczyny transseksualne. Ale o tym już zachowaniu też mówiłeś, że ono jest też zrobił, ale co pierwsze zrobił, wbijając tam? Udostępnił film i co zrobił? Oznaczył wszystkie federacje. Okej, ale... To, co zrobił apteka, to chyba tragedia, rynsztok, złe. Tak, tak, tak. Więc takiego czegoś nawet, wiesz, ani nie pochwalać, ani promować, a Adrian Polak i nie... Nie chcę kłamać i nie wiem, czy też ty potem się z nim bujaliście na tej Tajlandii. Ja się raz z nim spotkałem w Sylwestra. Wy to nawet chwaliliście dokładnie, że tak zrobił. Ja? Tak chwaliłem? Adrian Polak i powiedziałem, nie wiem, czy... No dobrze, ja bym chciał rozłączyć jakby, bo to też w przestrzeni publicznej ja jestem bardzo połączony z Adrianem Polakiem. Ja mam z nim relacje, kolegujemy ja się. Ja lubię też Polaka. Ale nie chciałbym też, żeby łączyć jego... Kurwa, Fistaszek mi mega imponuje, taka jest prawda. Mnie ogólnie wkurwia, jak się dwie osoby ze sobą łączy. Jeżeli Adrian Polak i Błoński są kolegami, to jeżeli Adrian Polak coś odpierdoli, to nie znaczy, że Błoński ma takie samo zdanie, albo też odpierdolił. Akurat tutaj Błoński ma totalnie rację i szczerze, Fistaszek po tej walce z Dubielem totalnie dojrzał. Moim zdaniem powinni się pogodzić i nawet powinien mu podziękować za tę walkę, bo Błoński tutaj glow up zaliczył mentalny. Jakby sprawy z moim życiem, bo prowadzimy dwa oddzielne życie, robimy swoje rzeczy i to, że Adrian mówi jakieś swoje rzeczy, nie znaczy, że mówię ja. Ja mówię, że to, że Adrian robi jakieś swoje rzeczy, nie znaczy, że robię ja, bo prowadzimy oddzielne życia. I to też ta narracja, że o, to jak Polak tak robi, no to nie, 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 też nie, nie. Tak nie. Ja mówię, że się bujaliście razem, bo widziałem na Instastory was z apteką wszystkich. Mnie z apteką na Instastory? Tak, tak byłem Sylwester, pierwszy dzień i w tam nie było Adriana Polaka, bo nie przyjechali na tą łódkę, a to była jakaś impreza zorganizowana chyba przez Pająka, Sylwester Polaków jakby w Tajlandii. Ja się tam znalazłem i nie wiedziałem, że tam będzie apteka. Więc poznałem postać apteki przed tym, jak się pojawił u was. Czy po, nie mam pojęcia nawet, bo nie znam apteki i to nie są ludzie, z którymi ja się zadaję na co dzień. No, no dobrze. Po prostu się znalazł w tym miejscu, gdzie byłem ja. A wracając do tego, że mówisz, że Polacy w Tajlandii się wstydzą coś tam, wszyscy do nas podchodzili. Wszyscy Polacy mówili, zajebiście projekt, to tamto. Plus, tak, plus, mówię o Polakach. Nie przerywaj mi teraz, okej? Plus, dodatkowo, te dziewczyny, które mówisz, że szliśmy ich, wykorzystywaliśmy te dziewczyny, to te wszystkie dziewczyny, potem, praktycznie wszystkie, bo wiadomo, że nie wszystkie, same do nas chciały się spotkać prywatnie z nami, chciały spędzać z nami wspólnie czas, bawić się, bo my z nimi graliśmy w piłkę, my z nimi się boksowaliśmy. One wszystkie wiedziały. On gada, jakby się z dziećmi, kurwa, bawił. Ty, słuchaj, ja w tej Tajlandii wychowywałem transseksualne kobiety, bawiłem się z nimi w piłkę, z nimi grałem, co on pierdoli, kurwa. To będzie piłka robione. Nie, sorry, piłka one nie rozśmieszyła. One nawet... No graliśmy w piłkę, kurwa, była zajebista zabawa. Ale no powiedz, że to było nie za darmo, żeby dawali im pieniądze. Płaciliście? No, no tak. No. Nathan Marcin płacił transseksualnym kobietom, żeby pograć z nimi w piłkę. Ja pierdolę. Ale za co? Za masaż płaciliśmy? Okej, okay, no ale... ale po pierwsze, fajnie da się ukryć. Fajnie sobie dziewczyny zarobią kaskę za to, że fajnie spędzą czas z przystojnymi młodymi i mądrymi chłopakami. Nie naciągaj. Nie. Było coś tam robione? Czy tam... No może... Podyjmij, wystarczy. Nathan, było coś tam tego? Tam nie. Polecasz nie. Generalnie seks z osobą transseksualną? Nie wiem, ty mi powiedz coś okay. O tym. No to ja muszę polecieć tam dopiero. Nie musisz dużo szukać, w Polsce też jest dużo takich osób. Dobra, to daj numer. A też mówisz, że ten, o tym projekcie, nie? To sam jesteś teraz promowany w GOAT, wszędzie cię wciskają, żeby twój jakby słuch o tobie nie zaginął, więc nie mów, że... Więc nie mów, że wiesz, że jakieś tam... Nadal sobie z face to face'a zostawił energię na dzisiaj. Więc nie mów, że też właśnie coś olewa, jakieś te projekty nie wychodzą, są katastrofy, bo my próbujemy, jedno nie wyjdzie, drugie wyjdzie, a ty po prostu się doczepiasz, jak taka doczepka. Ktoś tutaj wstawi story, jestem, cześć. Gola robi imprezę, cześć, jestem tutaj obok Wojtka. Z tego co pamiętam, to ty tam właśnie tak woli się wymachujesz, a to, że Wojtek ja jest moim wspólnikiem i to, że działamy razem, to jest różnica, bo my stworzyliśmy razem biznes, każda postać jakby dopełnia się w naszym uniwersum GOATS i moja rola też... Miał ci nie być na 200 tysięcy subów. Słucham? Miał ci nie być na 200 tysięcy subów. Tak, to jest wymyślone razem, siedzieliśmy z Wardenką i z Michałem i było jebanie mnie w trailerze, to mówimy, dawajcie, podkręcimy, że na 200 koła wypierdalam. Tylko ja jestem udziałowcem w naszej spółce, a ty pewnie od Ferrari
Jego występujesz tylko w Trans TV dla to, żeby za lajki. Tego, żeby złapać chwilę poklasku. Myślę, że tam spółka jest założona. Wszystko, co organizowaliśmy, to organizowaliśmy wspólnie, myśleliśmy o tym wspólnie i nie było tak, że po prostu się doczepiłem do Amadeusza, że przyjechałem, o, widzę, że Amadeusz w Tajlandii, doczepiam się, robię projekt, wszystko było wspólnie zaplanowane i też zrobione. Ale wspólnie. Pamiętasz, ty mi opowiadałeś, że... Ale ty będziesz wyciągać prywaty. O! Ale co? Prywaty powyciągasz, nie? Ale to nie są... I tak już na konferencji dużo osób wyciągało prywaty, o których mówię, dla mnie to jest nie w porządku. Bartoś chce tutaj uciszyć dziewczynę. Bartoś się czegoś boi! Patrzcie, pierzasta gęś w strachu! Prywaty. Ja mówię coś... Jakie prywaty? Srakie prywaty. I jeszcze je przeinaczasz. Przykład, bo się jebłem kurwa na face to face. Ty zawsze coś ci się mówi w tajemnicy, co nawet nie jesteś taką mocną tajemnicą, a ty zawsze to kurwa publikujesz. Ale to nie uważaj... Zaczekaj, dajcie Natanowi spokojnie, no zdenerwował się, niech się wypowie do końca. Spokojnie, Natan... Ale nie, ja po prostu chciałam powiedzieć, że wy wszystko zaplanowali, a ty teraz tak to wszystko idealizujesz, ale no... Idealizuję, bo z biegiem czasu wszystko się wyjaśniły rzeczy, które nie były wyjaśnione. A no tak to no możesz właśnie, ale, powiedzieć, ale ja... No... Ale ja mogę powiedzieć, co chce Liza, a ty nie masz... Masz prawo, oczywiście, a, okay. Ale chamskie jest po prostu... mówić coś prywatnie, jakieś moje odczucia. Ale nie wiedziałeś, co ona chciała powiedzieć. Się a poza tym nie powiedzieć. Ale zaczekajcie, no dajcie sobie do końca. Nie dam jej powiedzieć. Ja chciałam się zapytać, Natan, ja chciałam się zapytać, okay, ale zapytaj. Nie chciałam cię, wiesz, wbijać pleć. Ale po prostu, nie musisz. Po prostu to, jak ty... pamiętasz kiedyś... kiedy ty walczyłeś, to ja zadzwoniłam do ciebie na catch, bo ty też wypowiadał się nieładnie w tej sytuacji, kiedy mówiłeś, że fakada jest zła. No ja byłem wtedy w takim tym, że coś tam piąte przez dziesiąte pamiętam, ale nie pamiętam, co dokładnie mówiłem, ale wiem, właśnie, że dzwoniłaś. Ty tak wszystko przekręcał, że ty jesteś tym takim niewinnym, nie, a ona nie przekręcałem, jest przyznałem się wiele razy. Teraz właśnie to samo, ty tak chujowa. Idealizujesz ten projekt. Agata, mówisz o niej teraz? Nie, no... Ty no to wtedy tak mówiłeś. No, nie zmieniam zdania jakby, w sensie może nie w takich obraźliwych słowach, ale no nadal uważam, że rzeczy, co robiła, nie były w porządku. No co? Nasza nuta fajna, zaczniemy od początku. Dobry. No? Teraz co? Zagubiłem się, ja jeszcze zaczynałem i zapomniałem. No dobra, ale... spokojnie, Kacper, jeszcze trochę czasu. Nie, chodzi mi o to, że ja ci na przykład powiedziałem, że wszystko źle, bo to nie jest twoja wina, że nie jesteś z Polski, że nie rozumiesz... To nie jest twoja wina, to nie jest z Polski. Daj mi dokończyć, co mówię. Dokończycie za chwilę, a teraz mamy telefon. Halo, halo? Halo, halo? Cześć, jak się nazywasz, skąd jesteś i jakie masz pytanie? Cześć, Milena z Łodzi. Hej, Milena. Cześć, mam pytanie do Mateusza Spysińskiego. Słucham. Może go to trochę rozrusza, bo na razie niewiele się odzywa. Słucham. Mam pytanie odnośnie twojego komentarza na live. Okay. Filmik z tego pojawił się później na kanale Mateusz Spysiński Live. Jasne. To jest film dotyczący tego, jak Nike otwiera prezent od widza. Tak. W tym filmie, myślę, że sam zauważyłeś, że pod tym filmem było dość sporo negatywnych komentarzy. Zgadza się. Jednym z moich największych zarzutów co do tego filmu jest to, że wyśmiewałeś się na nim z języka śląskiego i padło tam nawet takie stwierdzenie, że nienawidzisz tego języka. Nie. Chyba, że już wszystko. No, na razie to jest wszystko. Chciałam tylko powiedzieć, że właśnie spadło tam nawet takie stwierdzenie, że nienawidzisz tego języka i chciałam spytać, czy może żałujesz tych słów? Poczekaj, Micho. Nie. Wiesz co? Walki nie będzie. Kurwa. Ale tak zupełnie poważnie, to ja dokładnie pamiętam to i ja pamiętam dokładnie tą sytuację, w której te słowa a propos nienawiści padły. Przed tym, jak mówiłem o tym, że nie lubię tego niby języka, to powiedziałem, że zaraz ktoś przyjdzie na live'a i dokładnie wytnie ten fragment. A wielokrotnie mówiłem, że lubię właśnie tą gwarę i że wielokrotnie nawet pytałem, mam i znajomych na Śląsku i mam kumpla na Śląsku i wielokrotnie go pytałem, jak na przykład dane słowo brzmi w tej gwarze, ponieważ mi się podoba i moi znajomi to wiedzą. Wyjmujesz w tym momencie kartę kolegi geja, tak? A, nie, kolegi Ślązaka. Nie, ale autentycznie pamiętam dokładnie tą sytuację i nie,
nie żałuję tych słów, ponieważ były wycięte z kontekstu i wielokrotnie powtarzałem, że lubię tą gwarę i że dosłownie będzie taki moment, że ktoś kiedyś wpadnie na jakiś wycinek, jak autentycznie tłumaczyłem, że lubię, ale że ktoś przyjdzie i wytnie tylko ten fragment i puści gdzieś tam to w świat. Natomiast nie, absolutnie nie padło, znaczy inaczej, padły takie słowa, ale wydźwięk ich jest zupełnie inny, nie mam nic do tej gwary, do tych ludzi. No powiedz to po śląsku teraz. Po śląsku? Ja w śląsku gutka fest fajna, więc absolutnie... Fest fajno jak już. Fest fajno, więc nie, absolutnie nie mam czegoś takiego, że nienawidzę tego języka. No dobra, to jak to się stało, że z chwalenia języka śląskiego wyszło, że wycinek, że jest to gwara, której nienawidzisz? Ja poszukam tego na pewno i to mogę... Wieczuwam tutaj, panie Spysiński, machlojki. Nie, absolutnie nie. Nie chcesz Silezji, kurwa Silezji do siebie... Ale nie denerwuj się, Mateusz. Aglomeracja Śląska. Nie, ręce zacierasz. Siądź, no. Spociłeś najwyżej się ręka sprawiedliwości cię dociągnie od boku. Charakternego człowieka. Do siebie. Nie pamiętam dokładnie, natomiast pamiętam, jak to wyglądało, natomiast pamiętam, że padły takie słowa i pamiętam, że padło później wytłumaczenie, ponieważ przyszły później osoby i mówiły: ej, Mat, ja słyszałem, że jest coś takiego, i dosłownie później tłumaczyłem, w jakim kontekście to było wypowiedziane i dlaczego wypowiedziałem te słowa, a nie inne, więc jeszcze raz absolutnie nie mam nic do tej gwary i absolutnie do tych ludzi. Chcę tylko powiedzieć, że to było w twoim filmie i dalej w tym filmie nie było tego wyjaśnienia, dlatego też wiele osób mogłoby się do tego przyczepić. Dobrze, to ja znajdę. Oglądałam też live dalej i nie pamiętam tego wyjaśnienia, ale możliwe, że było. Okay. Jeżeli mogłabym, to chciałabym zadać Mateuszowi jeszcze jedno pytanie. Nie możesz, kurwa, nie chcemy odpowiedzi słuchać. I to już pytanie odnośnie twojego najnowszego filmiku o Nanami-chan, którym... Nanami opowiada o tym, że uratowała komuś życie za pomocą tego, że zadzwoniła na służby. Tak jest. Ty tam podważasz to, co ona zrobiła, mówiąc, że jeżeli jest się daleko od osoby, która może sobie potencjalnie zrobić krzywdę, nie powinno się dzwonić na służby, nie wiedząc, czy taka sytuacja naprawdę ma miejsce, ponieważ można wtedy zająć linię. No, ja chciałam zapytać, czy nie uważasz, że lepiej podjąć jakiekolwiek działanie, które może uratować komuś życie, niż to zignorować? Wiesz co, tutaj należy chyba powiedzieć, na czym polega to jakiekolwiek działanie, ponieważ w tym filmie ta pierwsza część właśnie dotyczy filmu Nanami-chan, a druga część dotyczy tego, że opiera się na rozmowie z osobą, która właśnie takie zawiadomienia przyjmuje, i ta osoba nawet powiedziała, że trzeba znać i województwo, i miasto, że jest więcej niż jedno ja na przykład Warszawa, że jest więcej niż na przykład, nie wiem, jeden Poznań w Polsce, i że może zupełnie o inną Warszawę, albo inny Poznań, albo inne miasto chodzić, więc mając jakieś tam szczątkowe informacje, nie bardzo można pomóc danej osobie, ponieważ karetka, inaczej, osoba, która przyjmuje to zgłoszenie, nie będzie wiedziała, gdzie tą karetkę nawet wysłać. Więc w tym momencie nie bardzo nawet danej osobie możemy pomóc, co potwierdził pan, którym rozmawiałem w dalszej części tego filmu. Z tego, co rozumiem, nie chodzi o to, żeby nie podejmować działań, tylko chodzi o to, żeby podać konkretne informacje. Dokładnie tak? Bo z tego filmu też można było wyciągnąć różne wnioski, ale dziękuję ci za odpowiedź, teraz już rozumiem, o co chodziło. Jasne, super. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy za telefon. Jadłeś kiedyś Mati kiełbasę śląską? Oczywiście. Okay. Najlepsze w Dubiu, w Hasioku. No. Najlepsza kiełbasa śląska. Dobra, lecimy. Ale nie, do Mateusza są, że najgrubsza rzecz, jaką odjebał, to że śląski język mu się nie podoba. To jest dymogenny ziomek. Tak. Tutaj opierdalanie pału, a tutaj śląski język. Nie? Jak najbardziej każdy ma prawo do tego, by czegoś nie lubić, ale... Ale kurwa, bez przesady. Nie, ale autentycznie... Nienawidzieć, kurwa, ten... No, można nie lubić gwary śląskiej, ale nienawidzieć, kurwa. Nie, no dlatego ja znajdę... Zaraz wszyscy. On jak szalony reporter powiedział, tak, że nienawidzisz go. Dokładnie. Ale nie, autentycznie znajdę ten fragment i znajdę, dosłownie znajdę ten fragment i pogadę co i jak. Bardzo dobrze. Dobrze, lecimy... Żebyś mnie nie wyjebał z tego fejmu. Spokojnie, lecimy dalej. Sutonator, kurwa, trzeba przejść do osoby komediowej.
Nawet śmiesznego, dawaj. Jaki śmieszny w internecie jesteś. Pasut, co ja mogę... Masz takiego, kurwa, przeciwnika, ziomka, że co ja mogę ci tu, stary, jak ja cię mogę podkręcić, powiedz mi szczerze. A to jest twój ziomek? Też. A twój nie? Odkąd Bandi wystartowało, to mój ziomek. Mi się zadajesz? W sensie nie jest ci wstyd jakby? Nie jest ci wstyd, bo dużo jest zadymiarzy w fejmie, ale tak osoby, która ma tyle za uszami, to chyba jeszcze nie było i to nawet nie jest, kurwa, dla mnie śmieszne, nie? Dawid Rzeźnik? Ginold? Taki żart powiem. Osoba, no nie wiem, stary, jakby... Chciałbyś być na miejscu tych rodzin, które kupiły te apartamenty od niego? I które nigdy nie zobaczyły wymarzonych mieszkań? Chciałbyś być na miejscu tych dzieci, które czekają na telefon od taty? Na święta, kurwa? Na urodziny, nikt nie dzwoni? Chciałbyś być na miejscu Agaty, kiedy on się ogląda za każdą babą, kurwa, którą mija? Chciałbyś być na miejscu może ludzi, którzy kupili sterydy lewe od niego i do dzisiaj mają problemy ze zdrowiem. I z włosami. Bo na razie to jesteś obok tej osoby, przybijasz mu piątkę i zapraszasz ją do Federacji Boxdel. Też się, kurwa, zastanów. Bo to, że ty już nie robisz komentarzy, nie znaczy, że nie możesz być rozliczany. To, że są powiązania ze Zgrzytem, Rewo i praktycznie jesteś nietykalny. O nie, jest... znalazłeś naszą masonerię YouTube'ową. Znalazłeś klucz. Ja nie mam nic do kluczy, bo jesteście aktywni i chwała wam za to. Sami sobie wypracowaliście pozycję, ale jeżeli chodzi o pokazywanie się koło takich osób, powinieneś, kurwa, się zastanowić po prostu. Ja nigdy będziemy nie wiem. Musieli... Ja niech się odniesie Michał teraz, bo teraz uśmieszki pod nosem, natomiast odpowiedź razem ze Zgrzytem i Dywanikiem będziemy musieli cię zniszczyć. Zaburzasz system. Jeżeli ja umierając w internecie zabiorę za sobą tego człowieka, proszę bardzo, mogę to zrobić. Mogę się pożegnać, przynajmniej z honorem odejdę. Robię coś dobrego. Ja nigdy nie wiem, czy Robert mówi na serio, czy mówi na żarty. Pięknie. Zostańmy w takiej właśnie chamskiej tej, pomiędzy tobą i Ginoldem. Niech to będzie chociaż jest, że taka aura. Nie jest chamskie, to jest po prostu przykre. Jak ja zacząłem analizować to wszystko, to jest po prostu przykre, że taki człowiek. Dobrze, tak jest, trzeba. Nie ma co trzymać w sobie, bo to wiesz, te negatywne emocje jak się trzyma, to potem powodują ten wzrost, potem dziwne rzeczy się robi pod wpływem emocji, a tak przynajmniej wylałeś tutaj. Kamerzysta przy nim to jest taki ministrem. To taki, co się z księdzem nie bawił. Ale to prawdziwy minister. Masz wilgotne oczy, Pasut, czyli wywołał to w tobie dość... Bo ja już bardziej żyję życiem ofiar i tym cierpieniem po prostu. I bardzo się cieszę, że Federacja dała mi szansę po prostu z tego skarcenia tego człowieka, tak? Człowieka? Trzymaj się, Robert. Takich ludzi potrzebujemy. To jest empatia, wielkie brawa. Czy nazywać go człowiekiem? Nie bijcie mu braw! Zakaz braw na panie. Wszystkich wyjebie. Nie chcę braw, po prostu wszyscy przyjdźcie na pogrzeb Ginolda i spluńcie mu na grób. Ja pierdolę. Internet. Ogólnie to się wie, o co chodzi, to Pasus sparodiował szalonego reportera. Bo szalony reporter stwierdził, że to kółko wzajemnej adoracji i że oni właśnie przejęli sobie cały internet, tak naprawdę powiązali się wzajemnie, duzi twórcy, przez to są nietykalni, na siebie nic nie mówią i różne brudy na fame nie wychodzą, dlatego że kanały komentarzy są kupione, tak mniej więcej chyba w tym kierunku się wypowiadał, nie? Więc teraz Tarso po prostu to prześmiewczo wyciąga. Netowy pogrzeb na grupie. GTA 5! Ja pierdolę, dobra, idziemy dalej. Robert, tak, myślę, o konferencję trzeba zapytać, bo Robert był w zupełnie innej roli ostatnio. Znaczy, zmieniają się te twoje role raz po raz i... Znaczy tak, ale periodyzację zajebałeś. Poproszę o telefon do Ginolda. No, jak oceniasz ostatnią konferencję i jak ci się podobała forma prowadzących, patrząc z perspektywy odpytywanego? Ja za wiele nie pamiętam. To wszystko i ta sytuacja wzbudziła we mnie takie emocje, których ja chyba nie chcę. No, ja jestem z innej gliny. Nie chcę mi się walczyć o jakieś uznanie w rapie. Pierdolę to. Co ty mówiłeś na ten, że on co on robił? To nie jest ważne już. Periodyzacja? Było minęło. Co? Stary, powiedział periodyzacja. Nie jest takie ważne. Co to znaczy periodyzacja? To są takie przedziały czasowe różne. Nie, no siedział Gilbert. Mądre słowo to jest, którego nie zrozumiesz po prostu. No, szybko. I jak to się odnosiło do jego wypowiedzi? To, że ostatnio widziałem koguta, który chodzi po ulicy. I tak sobie skojarzyłem właśnie to z tym. To, że używasz trudnych słów, nie znaczy, że jesteś inteligentniejszy, nawet jeśli ktoś ich nie rozumie. Dziękuję bardzo. Co do mojego prowadzenia konferencji, że tak powiem, była zmasowana akcja pisania pasuta, co to się pojawiło 1047 razy. Okazało się, że wystarczy siedzieć i patrzeć w tablet i jest lepiej, no.
Ale być może taka jest rola prowadzącego, żeby siedzieć po... Ups. Ej, bo to już bieszany siedzi. Żeby... No właśnie. Nie zbyt cię pije. Ujałaj, lewa. Zazdrościsz Gimperowi propsu opinii publicznej. Ale wiesz co... Był. Zamiast dobrych komentarzy do siebie wolałbym, żeby jemu źle szło, bo jestem takim człowiekiem. Dobra, to ja mam zapisne. Takie pytanie stare odnośnie tego, mianowicie... No tak myślałem, że tak jest. Który tak duet, myślałem. Robercie, najlepiej poprowadziłby konferencję? Numer jeden, ty i Hubert. Dwa, Gimper Hubert. Trzy, ty i Gimper. Wardęga? Ja... Jeszcze od razu bym dodał Wardęga do tych duetów. Swój za swoim stoi. Myślę, że ja... Bo dla mnie konferencje, ja jestem trochę szybsze tempo, dla mnie to są nudnawe momentami i dla mnie powinno się więcej dziać, powinno być właśnie wstawki, powinni zawodnicy być wprowadzani w takie cringe'owe sytuacje, na przykład jak ktoś tańczy przed nimi, oni wiedzą co zrobić, bo wiadomo, który zawodnicy mniej więcej się nie odezwał, tak? Więc trzeba ich po prostu poruszyć, no ale rozumiem też widownię Fame'u, że to było dla nich za dużo, że było, zepchałem się, że za dużo zabierałem czasu i git. I git, ja się bardzo cieszę z roli zawodnika, zrobiłem to na 100%, jeżeli nie pasuje, to wypierdalać i po prostu... Nie, spokojnie, właśnie widziałem dużo komentarzy takich nawet lajkowanych, po 1500 polubień miały, że Pasud w roli prowadzącego out, Pasud jako zawodnik... No git, no i dobra, no. Odbudował. Odbudował się. Nie wiem, kto pisał Pasud out, no. Ale jak krytycznie na siebie patrzysz, to uważasz, że w roli zawodnika wypadasz na przykład lepiej niż jako prowadzący, czy po prostu nie, no, myślę, jeszcze... Że, myślę, nie że Robert wie, że jako zawodnik jest... Myślę, że miałem jedną konferencję tylko. Przypominam komentarze o Sylwku, jakie były po jednej konferencji. A, to też jest prawda. Ja się z tym zgadzam, że jedna to jest mało. Za mało. Ale wolę jako zawodnik zdecydowanie, bo jest takie bardziej, wiesz, mogę... być po prostu stronniczy, mogę pierdolić głupoty, nie muszę myśleć, nie muszę tam głosu rozdawać, bo ja nie lubię takich dyskusji, bo mnie nudzą na przykład, nie? Ja nie lubię, bo czasami, kurwa, takie rozmowy w toku tutaj są, że ja bym tego nie mógł obejrzeć go widzieć. Dla mnie się musi dziać coś, nie? Mamy, tobie mówię. Mamy Dawida Rzeźnika na linii, halo? Halo, halo. Cześć, Dawid. Jak rozmowy w toku, to jesteśmy. Halo? No halo, słyszę, jestem. Siema, Gini. Robert zarzucił ci... Dużo rzeczy. Nawet, kurwa, nie wiem, co już. Jakieś... Wszystko. Wszystko. Że... Wszystkie brudy świata ci zarzucił. Wszystko, co mógł. I gadał coś o twoim... No, ja mam streama i coś tam ludzie pisali, bo akurat chuj mi obchodzi jego gadanie i was nie chce znamy teraz CS i się go pierdolenia. Wiadomo. No, ale jakby rozumiem, że... Pasternak Robert... was zbriefował do takich dybów, czy co? Nie, no po co odpowiedzialność wziąć, jak można grać w komputer? Pasot musi wiesz, spierdolić, bo nie będzie miał źródła utrzymania, nie? Więc nie dziwię mu się, że walczy o kolejne kontrakty, ale nie wiem, co on nawet mówi, tak szczerze. Ale co, uważasz, że ty jesteś potrzebny, żeby w Fejmie zostać, tak? No nie, no wydaje mi się, że jestem ci potrzebny, bo raczej jakbym teraz nie zaakceptował walki, to raczej byś nie miał co robić ze sobą. Jedyna dobra rzecz, jaką zrobiłeś kiedykolwiek w internecie, to było zaakceptowanie tej walki. A w ogóle, coś mi ludzie pisali, że coś mówiłeś, że ja coś mam za uszami, czy coś z tym człowieku nawet nie zresztą, co ty mówisz. Aha, okej. Okay. Czyli nie rozmawiałem z ofiarami twojej patodeweloperki, tak? Aha, no to dobra, to wiem, że trolujesz teraz. To wiem, że po prostu to zaciągnąłeś z Twitcha, nie? Trolujesz. Ale coś tam... Okay. Czyli to nazywasz trolowanie po prostu. Branie zaliczek, niebudowanie mieszkań, to jest dla ciebie trolowanko? Się kurwa śmiej, zobaczysz, sprawiedliwość cię spotka 20 maja. Ale się odkleja się lekko. No, żeby ja ci pierdolę, to się odklei, może to by się przyklei wreszcie. I zejdziesz na ziemię, chłopie. Ale dziadzia, nie denerwuj się, bo ci ciśnienie skoczy. Ja mam ciśnienie w normie. Nie denerwuj się, bo nie będziesz w stanie nagrać kolejnego materiału na ulicy. No Boże, a ty nie będziesz w stanie się kurwa przebrać za dziwkę, no i co? Ty się nie musisz przebierać, Dilot, kurwa, ty po prostu stań i każdy wie, że kurwa stoi w lesie. Przebierałeś za babę i sam powiedziałeś, że ty byłeś jako pierwszy przebrany za babę, tylko ja to robię po prostu śmiesznie od ciebie, no. Nie no, chuj, to żebyś jeszcze takie wyniki miał jak ja, to by było fajne. Wprowadzasz takie dziwne uczucie w osobie, czy nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać z twoich tekstów, już też pokazywałeś jako konferencję, to potrafisz, dlatego cię od razu stamtąd wyjebali i wzięli Gimpera.
na szczęście. No i jedyne, co ci zostało, to trenowanie walki i tyle, Pasu, tak jak nie, to wypierdalasz i będziesz musiał chyba w pranie walczyć. No kurwa, ja się nie dziwię, że ty nie wiesz, czy się śmiać, czy płakać, jak masz takie wahania nastrojów, kurwa, od tego towaru, nie? Tak? Ja się nie dziwię, ty siedzisz, kurwa, i co, ja mam płakać, się śmiać, jesteś, co teraz? Ale ty jesteś takim normikiem twitchowym, że ty, chłopie, mówisz teksty sprzed roku, kurwa, maseczkę jakim, sobie kurwa, załóż, kurwa, koronawirus. Koronawirus jest, maseczkę sobie jeszcze załóż, bo gadasz tak. Na jakim twitchu, kurwa, nie wiem, jest. Ty jesteś normikiem, rozumiesz? Obejrzałeś kilka klipów, jesteś kurwą z TikToka, co ma zamkniętą głowę i po prostu gadasz jakieś teksty sprzed roku o deweloperce. Z TikToka jestem kurwą, czy z Twitcha? To skąd jestem w Twitchu? Nie, na Twitchu jesteś normikiem. Czy z YouTube'a, bo ci się pierdoli już wszystko. Nie. Czy z fejmu, bo w ogóle tylko fejm mi został, o chuj ci chodzi. No pierdolisz takie rzeczy, kocopoły, co mi nie umiesz zostało? Się normalnie powiedz zachować, mi. Nie umiesz się normalnie zachować, ja nic do ciebie nie mam, nigdy cię nie atakowałem, byliśmy kiedyś w Warszawie, próbujesz coś robić pod publiczkę, żeby ci się wyświetlenia zgadzały, żeby fame był zadowolony, jako ty to niesamowitą robotę robisz i walcz dalej o tą premię z konferencji, stary, no bo musisz walczyć jeszcze o premię, nie zapomnij o tym zajebistego performance'u przygotować, bo inaczej nie będziesz miał pary co wpierdalać. Dobra, spierdzam tak, wszystko. Dobra, o, czyli czego? Czyli ja. Ale ty umiesz powiedzieć? Czyli tutaj jesteś, kurwa. Ciekawego? Czyli ja jestem pod. Zwal wszystko na to, że robię pod zasięgi, tak? Wszystko, co robię, robię pod zasięgi. Ty, kurwa, jesteś w fejmie, nie po zasięgi, nie po pieniądze. Ty tutaj jesteś po prostu z misji, ty masz dobre serce. Wziąłeś tę walkę charytatywnie, kurwa, żeby starego youtubera, kurwa, uratować. Dziękujemy ci bardzo, kurwa. Nie. Nie wmawiaj mi swoich słów. No to ty mi nie wmawiaj, że ja jestem tutaj po zasięgi, kurwa. No i zazdrość od żartu, ale wiesz, ale ja na przykład nikogo, jak nawet nie miałem konfliktu z Szymolem, to nie atakowałem go specjalnie, gdzie nie wiem, gdzie Bandzi raczkowało, gdzie ja sobie mogę zwyzywałeś mnie od kurew przed chwilą, ty, święty. Zwyzywałem cię od kurew tylko i wyłącznie dlatego, że ty zacząłeś. Ja, jeżeli ktoś mnie nie atakuje, to go też nie atakuje. A jak będziesz mnie atakował, to będziesz dostawał kontrę i będziesz leciutko zdziwiony, no. No bardzo mocno zdziwiony jestem, kurwa, wiesz? W szoku jestem, naprawdę. No bo ale w ogóle się nie dziwię, że nie odpowiadasz na argumenty, tylko wszystko zmywasz. Ale ty jakie argumenty? Jak ty podajesz argument, argumentem jest twój jakby żart z tego, że chłopaki kiedyś na mnie na streamie zrobili dewelopera i dostałem ksywę Mr. Developer i ty gadasz o jakichś oszukiwaniu ludzi na jakieś mieszkanie i tak dalej. Ludzie, którzy nie są z tego świata i tego nie rozumieją, mogą to odebrać, że naprawdę tak robią. To robię. Masz porę rad. A nie robisz? Nie, albo gdzie te mieszkania są? Nie ma. No właśnie, to kurwa, a zaliczki wzięte. I o tym mówię właśnie. To był blef, to był Ambergold. No właśnie, i wreszcie coś powiedziałeś szczerze, wreszcie. Tylko, że ja po prostu nie rozumiem czegoś takiego, no bo nie jestem z tego typu ludzi, którzy jakby nie mają nic do drugiej osoby, a próbują się na siłę przyjebać. Ty się w tym momencie próbujesz na siłę przyjebać. Ja jakby myślałem, że jesteś, kurwa, normalny, bo byliśmy kiedyś na obiedzie w Warszawie, normalnie gadaliśmy, normalnie jakby wszystko się kleiło, a teraz widzę, że... No, nie no, mega jest, normalna gadka była przed konferencją. Jak się kurwa śmiałeś, jak się śmiałeś ze mnie, że mam 4 bilety i tylko Czarka zaproszę. Tak, mega, no bo jakby mega, widzę, mega wszystko, przyjacielska wszystko, gadka z twojej strony, mega. Wszystko, no. Wszystko co robisz, robisz na mega zaczepce i próbujesz jakby ty pierwszy podchodzisz i insynuujesz akcję, to ty stałeś. Kto przy windzie zaczął, kurwa? Nie, my staliśmy, a co powiedziałeś, kurwa, jak w restauracji? Krzyknąłeś jedyne tak. Jeszcze o co, jedyne, gdyby, co mógłbym cię prosić, jedyne, o co mógłbym cię prosić, to nie wplątuj jakby osób zewnętrznych, tam mojej dziewczyny czy czegoś, bo ona, nie wiem, ona jakoś się nie za bardzo, to co się dzieje na streamach, to mówię. Dużo ludzi wyciąga to z jakichś tam klipów 15-20 sekundowych, a stream trwa kilka godzin i nie angażuj w to Agaty. A nie co ja powiedziałem tutaj, złego, kurwa, twojej dziewczynie? Powiedz mi, co ja powiedziałem? Jedno słowo złe na twoją dziewczynę, co powiedziałem? Znaczy, chodzi o to, że po prostu ją mieszasz w jakieś swoje wypowiedzi. Nie, tylko w kontekście twoim. Tam nie było i pół złego słowa na twoją dziewczynę. Ale jeżeli mówisz w kontekście moim, to mów po prostu o mnie jako o sobie, a nie o mojej dziewczynie. Bo chuj ci do niej, chuj ci to obchodzi. Chuj nie... Dobra, fajna kartą zagrałeś, ale kurwa pudło, stary, bo nie powiedziałem o niej złego słowa, więc tyle. Nie, na konferencji coś się wypowiadałeś, że coś tam nie bij swojej dziewczyny, coś tam. I mówię, to jest kolejny przykład, gdzie ludzie, którzy nie są z tego świata i nie znają mnie z Twitcha, a ty to wyciągasz z klipów, nie wiedzą o tym, że to jest w formie żartu. I ktoś rzeczywiście może pomyśleć, że ja robię swojej dziewczynie jakąś krzywdę.
A gdzie tego nie robię, bo bym oddał za nią całe życie. Po prostu nie wplątuj to Agaty, nie wypowiadaj się. Co trolują? Oni trolowali na początku, ale potem się wzajemnie na siebie wkurwili, wiesz? I to jest kurwa piękne w tej dyskusji. Temat. Ja nie mówię, że mówisz źle. Kurwa, nie wypowiadaj się na żaden temat. A mogę o tobie mówić w ogóle, czy też? Nie, o mnie możesz, tylko ja mówię o mojej dziewczynie. Czy jesteś jakiś przyjebany, czy ale co? Ale ty nie jesteś przyjebany, bo złego słowa nie powiedziałem o swojej dziewczynie. Swoje mózgowe ci się wyprostowały, kurwa, że nie rozumiesz. Nie gadaj o mojej dziewczynie i to tylko o to chodzi, rozumiesz? Nie, bo robisz ze mnie... Trzeba powtórzyć. Słuchaj, dziadzia, super, nie super. Mów o mojej dziewczynie, super. Rozumiesz? Super, rozumiesz? Słuchaj. Ale rozumiesz? Ale co dziadzia, kurwa, że starszy, to ci przeszkadza, ty tak? Ty 45 lat. Nie, ty możesz o mnie mówić, że jestem brzydki, łysy. Nie, nie rób ze mnie, nie rób. Bo teraz, kurwa, robisz to samo, co niby ja robię, czyli wmawiasz ludziom, że ja jeżdżę po rodzinie. Nie powiedziałem złego słowa, kurwa, złego słowa twojej dziewczynie. A dawaj na lewie się popłacz. Nie, ja nie powiedziałem. Ja nie powiedziałem. Ty się napinasz, kurwa, mówisz. Mleko, napinka. Wypowiadasz się na jej temat. Utykasz pizdę, nie mówisz nic o Agacie. Chuj cię to obchodzi. O mnie możesz mówić, co chcesz. Okej? Okay? No przed chwilą mówiłeś, że mam tak nie mówić o tobie, kurwa. Kurwa, ej, ty naprawdę, ty masz jakieś problemy z główką. Super, jestem stary, mam problemy z głową. Dzięki no, za telefon. Słuchaj, jeszcze chciałem powiedzieć, że jakby przed konferencją Jindol powiedział, że pół roku, że wziąłeś tą walkę, to powinienem ci dziękować, bo pół roku temu mnie nie było. Nigdy powiedziałeś nie tak? Nie powiedziałem, że powinieneś mi dziękować. Powiedziałem, że powinieneś mi dziękować? Tak, że pół roku temu mnie nie było. I to było przed konferencją. I ty się dziwisz, że ja na konferencji mówię to i to do ciebie. No chłopie, ale co pół roku? Nie, no czekaj, tak powiedziałem, że pół roku temu mnie nie było. Mnie nie było, kurwa, słuchasz w ogóle? A, że ciebie jako osoby, tak. W sensie... od razu postaci. Się odezwałeś, jak tak się odzywali do mnie ludzie, jak mi przestało dobrze iść, czyli ja, kurwa, hezbit jesteś, już cię nie ma i tak dalej. I tak samo mnie potraktowałeś w tej restauracji. Ale potem przy windzie robiłeś żarciki sobie, kurwa, ze mnie, a potem jeszcze się śmiałeś, że ja wezmę czarka, a ty masz 700 osób na loży. No się, kurwa, no nie dziw potem, że na konferencji gadamy, jak gadamy. Ja nie mam przyjaciół, bo jestem łysy i brzydki. No to ci musiałem jakby odpowiedzieć. Ja mówię, ja bez przyczyny nie atakuje. Jeżeli zaczynasz, to będziesz dostawał kontrę. A kto zaczął przy restauracji, kurwa, tekstem, że mnie... Kurwa, ja bym chciał zobaczyć, jak oni się tak namiętnie całują, nie? Tak się łapią tutaj za potylicę, a potem mówią sobie przepraszam, słodziaczku, i sobie dają buziaczka, kurwa, w czółko. Piękna dyskusja, naprawdę, jedna z lepszych, a to wszystko się od żartów zaczęło. No, kurwa, kocham ten uniwersum. Nie było pół roku temu. Ale ja się zawsze z tobą śmiałem i mówię, jakby to nie jest, kurwa, żeby cię ukąsić, że sobie gadaliśmy, a ty potem podszedłeś z kamerą, z operatorem i chciałeś zrobić show, no to dostałeś show. Żeby widzowie mieli jasność, nigdy nie mówiłem nic złego. Pasut jest wkurwiony, bo Czarek jednak nie wpadnie? A co myślisz, że jednak dostał mniej niż 4 bilety? Nie, no dobra. Żartuję, przepraszam. Złego o dziewczynie Ginolda, ona mnie w ogóle nie interesuje. Nie mówiłeś, ale po prostu wydaje mi się, że powinieneś zamknąć ryj i nie mówić nic na jej temat, totalnie. Bo ona po prostu sobie też tego nie życzy i ona mi to też mówiła, że jest to po prostu dla niej niekomfortowe, okej? Okay? Mhm, o mnie mów wszystko, czego sobie zażyczysz. Możesz mnie wyzywać, możesz ten, ale traktuj, staraj się tak jak robisz tak jakieś żarty z tymi apartamentami i tak dalej. Staraj się to robić w formie żartu, żeby ludzie, którzy nie są z tego świata, nie pomyśleli, że ja robię jakieś takie dziwne rzeczy. No pod tym kątem się pod Ginolda słowami podpisuję, bo akurat jeżeli ktoś nie wie, że to żart, a Pasut mówi to w sposób bardzo nieoczywisty, że ciężko wyczaić, czy to żart, czy nie, jak się go dobrze nie zna. I faktycznie gdzieś tam potem mogą przychodzić ludzie na live i mieć go za złodzieja, nie? Ja proszę, żeby ludzie, którzy nie są z tego świata, nie pomyśleli, że ja sobie robiłem żarty swojej dziewczyny. I tyle, koniec. No, ja to szanuję i jakby w 100% to robię. Tak, no właśnie on żartował i widzicie, to ciężko było wyczaić, że to był żart. Więc moim zdaniem akurat pod tym kątem ma rację Ginold. Rozumiem. No dobra. Dzięki za telefon, Dawid. I z Rikczem. Dzięki. Trzymaj się, Dawid. Ej, trochę cię rozjebał, Gini. No szczerze? Jak siedziałem obok, szczerze cię rozjebał, Gini. No, poważnie, no. Dobrze ci. No dobrze, no. W sensie, co ja mam sam oceniać, to kurwa, no. Trochę cię pierdolił, nie? Znaczy, no nie, no wiesz, typ czepił się, że na konferencji coś do niego powiedziałem. No to co, mieliśmy siedzieć, kurwa? Nie, w sensie... No, wiesz, o co chodzi. W sensie, rozumiem jakby twoją konwencję i... jakby wiemy, co tutaj tworzysz. No, Kraszem ma trochę racji, tak, bo... Generalnie Pasut chciał zrobić żarcik
Ale on mówi żarty w sposób często poważny, po to, żeby ludzie nie wiedzieli, czy jest to żart, czy nie. Ja mam w sobie podobny humor i też często robię w ten sposób. Natomiast, no są pewne granice. Jeżeli pomawiasz kogoś, bo to już podmówienie może podchodzić, a to się nie jest, że jest to żartem. Jeżeli pomawiasz kogoś o to, że ukradł jakieś pieniądze z budowy domów, no to faktycznie ma to tragiczny wydźwięk, bo potem do firm dochodzi, to dochodzi do ludzi, potem oni przychodzą na live'a, mają cię za złodzieja. No tutaj wydaje mi się, że Pasu troszeczkę taki bardzo śliski, niebezpieczny grunt, kurwa, wybrał, nie? Że mógł sprostować, że było to żartem i jest to nawiązanie do jakiegoś memu z Twitcha. Ja na przykład nie wiedziałem, o co chodzi, bo ja Twitcha nie oglądam i podejrzewam, że duża rzesza z widzów też nie wiedziała, nie? I też pewnie odebraliście to w ten sposób, że jest to faktyczny zarzut, czy nie? Ale jak mówiłeś sobie właśnie z tymi domami i tak dalej, widziałem, że na przykład Mateusz Spysiński siedział, który nie ma pojęcia o tym, co robi Gino. Ja też nie mam. Siedział i myślał, kurwa, czy to naprawdę jest taki ziomek. I Spysiu, tylko czekasz, Gino będzie rozumiem, kopnie. I rozumiem, skąd jakby Gino, skąd jakby te emocje w nim takie. Ale ja... Spysiu zobaczył, który przegrał i wtedy. Wtedy dopiero. Później do psychologa, ja go przeproszę. Rewasz ze Śląska. Nie, tylko mówię swoją opinię. To nie jest, że chcę. Potem podpiszemy oświadczenie i tam napiszemy freak fighty to zabawa. Proszę się nie obrażać, to co widzieliście nie było naprawdę. I po prostu otrzemy łzy wszystkim. Wiesz co jest najgorsze? Jak trafi na TikToka fragment i będzie, że... Tak jak ze Śląskiem, kurwa. Wyciekły ostre informacje o tym. Nie, no on tak to powiedział. To jest, bo... On tak to powiedział, że wyszło, że ja w ogóle nie interesuje mnie, w sensie złego słowa nie powiedziałem, ani jednego. Powiedziałem mu, powiedz, daj przykład, daj słowo, daj zdanie, daj sentencję, nic. Chodzi o to wplątywanie, że on się, że co on się ogląda za dziewczynami i pomyśl o jego, bo do Bogdala kierować pytanie, pomyśl o jego dziewczynie. To jest obrażanie jego dziewczyny. Nie, wplątywanie. I o to się mógł wkurwić. Ja pierdolę, ale to nie jest tak, że on, że jego wizerunek publiczny jest też, jest tam związek w tym wszystkim. I ja to jest, kumam. I to jest wszystko wokół niego dalej, to jest tylko po prostu kontekst taki szerszy. Ja bym w życiu nie pomyślał, że dobra, zostawmy już ten temat, bo teraz sami zaprzeczamy sobie i o tym gadamy. Zostawmy, bo jeszcze ktoś rozbuje to na TikToku, że tam Agatę pocisnąłeś. Bo już nie mają no, materiału. Nie, no pewnie, no. Na głowę. Nie ma materiału wcale do rozbujania. Nazywa dziewczyny Ginolda. Na dywaniku. No dobra, myślę, że zdania są na to ci podzielone, ale zauważcie, że większość osób nie wiedziało, że Pasus żartuje. Ja wiedziałem, że Pasus żartuje, mimo że nie znam sytuacji z Ginoldem, bo się domyśliłem, bo znam jego humor i sam często stosuję podobny, czyli z dużą powagą mówię o rzeczach, które są wystane z palca. Od tak, taki stand-upik powiedzmy. Natomiast duża rzesza widzów, właściwie to większość, nie zrozumiała żartu, więc uważam, że Ginold mógł się wkurwić i chciał sprostowania, żeby nie być oskarżanym o bycie złodziejem. I tyle. Teraz Crusher. Są strzały, ale one są niebezpieczne, naprawdę. Się boję. Oczywiście jeszcze dwie informacje. Jeżeli ktoś chce zadzwonić do nas, to SMS fame.treśćpytania. Treść pytania to oczywiście jakieś kreatywne pytanko na numer podany poniżej i zapraszam serdecznie do kupowania biletów na fame.tv na event, który odbędzie się 20 maja w Atlas Arena. Sorry, za mnie nie czekałem. I teraz proszę. Po treningu mi odjebało, tak szczerze. Czy jakbyś dziś mógł podjąć wybór, wybrałbyś Lizę, bo w finale Ghost została przez ciebie odrzucona? Nie. Ty popełniłeś błąd. Nie, uważam, że nie. Przepraszam, Liza. No. Czemu nie? Przecież nawet Liza jest... Nawet mając świadomość, że Liza na setce mówiła, że wybrałaby ciebie, bo ma pieniądze? Wiem, ale ja w takich kwestiach jakby wybieram to, co czuję. Jakby przez większość programu, w sensie przez większość, na samym końcu, jak już sobie analizowałem, kto to kurde wygra, to byłem przekonany, że Liza zwycięży. Ale w tych ostatnich wypowiedziach ona tak powiedziała, a ja coś tam nie muszę cię przekonywać. No bo ja nie muszę przekonywać osoby do siebie. Tak, tylko na tym jakby polegał ten, że mogłeś powiedzieć, że no nie wiem, cokolwiek z siebie takiego, nie, że miałaś mi podlizać nie, dupkę.
wiesz, miałaś powiedzieć, jaki jestem zajebisty, nie, no czy wiadomo, coś takiego, tylko, tylko coś takiego naturalnego, co bym poczuł. No, i większą... mega naturalnie. Wiem, że nasze randki nie były takie fajne, ale nasza przyszła randka będzie o wiele lepsza. Nie, ona powiedziała, że nasza ostatnia randka nie była taka fajna, ale poprzednie nasze spotkania były lepsze. I ja tak myślę, no w sumie ta ostatnia nie wyszła, ale na dwóch pierwszych dobrze się dogadywaliśmy. I powiedziała cokolwiek. I jakby to też, czy ona wybrała pieniądze, czy nie wybrała pieniędzy, nie wpływa jakby na moją decyzję, bo to wtedy byłbym strasznym chujem, jakbym, nie no, teraz to zmieniam zdanie, bo wybrała pieniądze. Nie, to było naturalne i zgodne ze mną, więc wybrałem po prostu Weronikę, no. A ona wybrała cash. Klasyk warszawski. Taka była puenta. Tak to bywa, no. Typical warszawski. Ale bardzo lubię. No dobra, widzowie. Widzowie, czy jest jakakolwiek kobieta na świecie, którą randkę wolelibyście odbyć, zamiast dostać 10 tysięcy złotych w cashu? To kurwa dla mnie taka nie istnieje, nie? To zawsze bym kafla, 10 kafla wybrał. Nawet jednego kafla chyba bym wybrał. Ona też myślę, że na tym odcinku mogła pokazać się ze swojej strony i wyszłaś pozytywnie jakby, bo ludzie mogli cię poznać zupełnie inaczej. No ja też uważam, że prywatnie tyle na ile cię poznałem, to jesteś fajną dziewczyną. Chłop napisał moja pani od historii. Jakąś głupotę, ale no, nawet nie czasami, zdarza się częściej. Coś mądrego. A najgorsze jest to, że były stare. No, ogólnie pozytywnie cię odbieram, ale. Ale nie, w gimnazjum i tak hormony szalały. Vibe'u na miłość. No. Mamo, jak oglądasz, to żart. I myślę, że to jest bardziej fair powiedzenie komuś, że nie czuję vibe'u na miłość, niż łudzenie kogoś na przykład i bym cię wziął tam, żeby cię zbajerować tylko, nie? Ale tak zupełnie szczerze, w tym programie liczyłeś, że znajdziesz kogoś takiego... Nie. Nie, no szczerze... Mówiłem, szczerze, jak zobaczyłem na końcu... Tak, nie. Nie, no szczerze, jak zobaczyłem, jak co tam się później dzieje, zobaczyłem, że bardziej... w sensie będę się starał odwzorowywać jakby naturalne moje... relacje z kobietami i będę się starał wyciskać z tego jakby tyle, ile się da, ale no nie do końca wierzę, że spośród tych dziewczyn, które tam przyszły, że realnie byłbym w stanie coś stworzyć, więc wiele rzeczy, w sensie może niewiele rzeczy, no bo tak samo czy na słuchawkę, jak coś dostawałem, to sporo rzeczy było tworzone dla rozrywki i pod content, ale ja dobrze się odnajduję w relacjach jakby między ludźmi. Mhm. Jeśli trafiłbym tam dziewczynę taką, że mówię, o kurwa, może naprawdę... Ale Lena nie była taką dziewczyną? Słucham? Lena nie była taką dziewczyną? Nie, no tak to by wygrała. Mhm. Lena jest bardzo ładna, bardzo atrakcyjna, ale też nie poczułem z niej tego, czego poszukuję w mojej przyszłej partnerce, a musi... A czego poszukujesz w swojej przyszłej partnerce? O! Widzicie? Błoński to jest prawdziwy G, top G. Dostał 100 kobiet do randki i żadna nie zasługiwała na jego serce. A wy widzowie, tylu nawet par na Tinderze kurwa nie macie. Także nie bądźcie wybredni, wybierzcie z tych 10, z którymi was meczowało. Nie bądźcie jak Błoński, bo nigdy tacy nie będziecie, no. Haha, w ciemno teraz. Ciężkie to jest, bo uważam, że nie ma jakby określonego typu osoby, którą poszukujesz. Musi zaiskrzyć. 21 jest to? Zaiskrzyć musi. Tak. A, bo tam niektóre były, nieważne zresztą. To może pomyliłem się. Tak, że czasami spodoba ci się osoba z zupełnie innego świata, niż która ci się podobała wcześniej i to cię jara właśnie, może coś nowego, czego jeszcze nie spotkałeś, czego jeszcze nie znasz. I to musi po prostu być pstryk i kurwa, że chce się w to angażować, nie? Amor. Mm. Tak. A ty będziesz też brał udział w tym boxe? Będziesz wybierał partnerki? Ogólnie rzecz biorąc... wtedy bym na pewno obejrzał Dechę do Dechy. Serio? Serio. Ja bym chciał zobaczyć. Serio. Ja nie wiem czemu. Chciałbym, żeby chłopaki z Gold również wystąpili jakby... Ale przecież w moim przypadku to wiadomo, że laska wybierze pieniądze, kurde. No nie wiem. No ale twoja selekcja, twój sposób rozmowy. Tak, jak ty byś prowadził. No, Kaspra widziałem w tej konwencji, ale ciebie? Jako bajeranta? Jako bajeranta? Ja bym Sylwka zobaczył bardzo chętnie. Sylwka jako bajeranta. Ja bym Sylwka zobaczył. No ja też bym chciał. Ja bym ciebie kurwa zobaczył. Nie, ale Michał, no poważnie, ja bym chciał zobaczyć ciebie i tutaj, no... Wiadomo, że masz swoją kobietę i nie będziesz tam szukał miłości, ale jak odnalazł ty byś się w roli osoby, która tam... No dobra, możemy to zrobić, nie? Nie widzę w tym raczej problemu. Nie, teraz on po prostu chce, żeby ty komuś stopę powąchał. Co? A jest szansa, żebyś powąchał teraz stopę? Nie!
Pomogę stopy Marconia. Dobra, lecimy dalej. Mamy telefon. Halo, halo. Halo, halo, cześć. Ej, dużo kobiet siemanko, dzisiaj. Jak się nazywasz, skąd jesteś i jakie masz pytanie? Cześć, jestem Ola z Gorzowa Wielkopolskiego, do was dzwonię. Wyjątkowo dużo. I mam pytanie do Natana w sumie. Cześć. To nie jedno, bo ogólnie ostatnio próbowałam się dodzwonić. Bardzo się ciężko ogląda ogólnie. Każdy cage z tobą. Jest to dość męczące. Dlatego ja swoich powtórek nie oglądam. Ale dobra, ogólnie mam takie pytanie, czy ty masz rozdwojenie jaźni? Tak, może mam podejrzenie, no, dwubiegunowości. No właśnie tak zauważyłam, bo rozmawiając w ogóle o Trans TV, nie, o Tajami, to... Nie, żartuję, ale słychać. Masakra jakaś po prostu. Umywasz wszystkie koręcy, jeżeli Kacper o czymś tam powiedział, o czymkolwiek, wszystko, co nie jest dla ciebie wygodne, to umywasz, że ciebie tam nie było. Co, no nie, ja tylko mówiłem o sytuacjach, w których nie było, że nie... Przerywaj mi upość, cicho bądź. Jaka... co jest? Wszystko, co jest powiedziane w ogóle w twoją stronę... Jaka drapieżna, kurwa! W ogóle zaznacz to, że nie byłeś w ogóle tam. To jest pierwsza kwestia tego. Nie, po tylko drugie, mówię o sytuacjach, gdzie mnie nie było. A nie, że umywam ręce. Że nie mogę się wypowiedzieć na temat na przykład wjazdu apteki. Jeżeli ktoś próbuje ciebie skonfrontować, to ty po prostu we wszystkim mówisz, że ciebie tam nie było. Ciebie nie było w tym pokoju. Nie ze wszystkim, bo mnie nie było. Mam powiedzieć, byłem tam, bo będzie mi tak wygodnie. Mnie tam nie było, to mówię, że w tym pokoju mnie nie było, więc na ten temat nie mogę się wypowiedzieć, bo w tym pokoju mnie właśnie nie było, ale na jakiś inny temat mogę się wypowiedzieć i mogę zaspekulować, co się tam na przykład działo, jakie emocje nimi szarpali, bo bardzo dużo osób na przykład mówi, że do ciebie tam wbił apteka i cię postraszył. To mówię, jak do mnie wbił apteka, mnie postraszył? Mnie tam nie było. Więc jak to mogło być? Albo że, czy mnie jest wstyd, że pałę tam robili pod kołdrą, to ja mówię, że w tej sytuacji tam nie było i chciałem się właśnie wypowiedzieć na ten temat, też co o tym potem sądzę, tylko mówię, że mnie tam nie było, więc też nie wiem, czy to, znaczy wiem, słyszałem, że to nie było. Baba chłopa robione, nie ma i dzwoni, też, żeby się z kimś pochłócić, no. Dobra, to jest kobiety lubią chłopie. Dobra, to jest widzę się na tym ekranie i się śmiać nie mogę przestać. Jesteś ogólnie osobą, która po prostu sprzedałaby swoją godność tylko po to, by być jakkolwiek na językach ludzi. Nie, no to już jestem. Więc nie wiem, czy faktycznie tam pod tą kodrą w tej Tajlandii się nic tam nie działo. Sprzedane. Ja już nie mam godności. Nie sprzedawać już. Ja już godności nie mam, dlatego tutaj jestem osobą, dalej. Osobą, która by sprzedała dosłownie siebie po to tylko, żeby gdzieś się podpasować. Pieprzyłeś wcześniej, że Kacper gdzieś się bija, gdzieś tam w tle, żeby go nie było widać. Ty jesteś tą osobą, która wszędzie szuka tej atencji, żeby po prostu być, gdziekolwiek być, po prostu, żeby na o tym zarabiam. Było poszło. A jesteś nudny, jesteś osobą, która męczy po prostu. Ale jestem, widzisz i dzwonisz i o mnie mówisz. No bo po prostu już mnie irytujesz. Jedyny po prostu mój cel tego telefonu jest taki, że po prostu naprawdę ciężko się ogląda jakiekolwiek wywiady, czy wszystko z ale sobą. Oglądasz. Nie oglądam. No to skąd wiesz, że ciężko, skoro nie oglądasz? Bo obejrzała jeden i nie mogła. Czyli co, mówisz, że ciężko się ogląda moje wywiady, ale obejrzała jeden, tak? Skąd wiesz, że akurat na jeden tak? Dobrze, ale może teraz chcę oglądać program z nami, no i kurwa tak wypadło, że dorzucili ciebie i właśnie o tym mówię, że oglądam sobie program z Kacprem. Wiesz, to nie zawsze jest łatwo w życiu, musisz sobie poradzić z tym problemem. Wyciszać, jak się odzywam, zatrzymywać film na przykład. Ej, czemu ona jest taka agresywna? Zamknij mordę! Upość, ej, co jest? Ja myślę, że jesteś inteligentną dziewczyną i sobie poradzisz z tym. Dobra, słuchaj, po trzecie już w ogóle, wymagasz szacunku w swoją stronę do swojej osoby, a ty nie masz szacunku do kobiety. Liza chciała cokolwiek powiedzieć, a ty wyleciałeś do niej ze sprutą po prostu. Ja mam szacunek jesteś do ludzi. Fałszywy. Jeżeli... A, do kobiet nie, tak? O, Maja, kurwa! Dobra, wycinam z kontekstu i na TikTok wrzucić. Chodzi w ogóle o twoją zmianę zdania i jeszcze o umywanie rąk, to nawet jeżeli powiedziała o sytuacji z Fagatą, że do ciebie dzwoniła, to w twojej głowie już się po prostu kreował scenariusz wybrnięcia z tego, że nie pamiętasz. Kurwa, no, nie stwierdzam fakty. Jest dużo rzeczy, które pamiętam, dużo nie pamiętam dokładnej rozmowy w październiku z Fagatą, jak dzwoniła i co mówi o Fagacie. Jak czegoś nie pamiętam dokładnie, to mówię, że nie pamiętam dokładnie. Co, mam kłamać? Czekaj, ja po prostu liczę na to, że Daro lew ci wpierdoli, naprawdę. Pierdoli. I w końcu skończysz. Jak w 13 walkach swoich i 12. Skończ to po prostu, chłopie, bo jesteś nudny, męczący i naprawdę ciężko mi się spokojnie ogląda. Chciała, ale będziesz i dalej oglądać i tak. Razem, weź obetnijcie po prostu kadry z nim, żeby go tam mało było widać. Bo nawet na ten rynie można patrzeć. I tak będziesz naprawdę oglądać dalej, dobrze.
męczący. Ale dla nas będzie oglądać, nie dla ciebie. No i co? No właśnie, oglądam, także mam nadzieję, że będą jakieś ciekawsze tam wątki, że już cię nie będzie słuchać. Życzę wszystkim powodzenia na walce. Ty nadajesz dobrze. Właśnie chciałam powiedzieć, że właśnie do tych golsów, to ty kurwa zmieniasz zdanie jak ta dupa z tego castingu, no nie? Także... Jesteś ciekawą osobowością, myślę, że fajnie byłoby... Odezwij się na Instagramie do mnie, ja... Dobra, Bogzel niesamowity! Nazwała go uposiem, kazała mu zapnąć mordę, a Bogzel mówi: fajna z ciebie dziewczyna, może nagramy wspólny film. Dobra, kurwa, to uniwersum jest niesamowite, ja żyję w jakiejś innej gęstości, to jest symulacja, to jest niemożliwe, kurwa. Ja ci może... Dobra. Przerzucimy się do Gołc. Super. To nie ma problemu. Dzięki wielkie, trzymaj się. Pozdrowka. Kacprze, czy uważasz, że Nathan Marcon jest osobą męczącą? Tak. Dlaczego? W sensie, uważam, poznałem go w internecie i na pewno dużo bardziej wkurwiał mnie w internecie niż jak tam się gdzieś przecięliśmy prywatnie czy przy trailerze. No, jest ciężką osobą do przebywania w jednym jakby pomieszczeniu. Czasami przez to, że właśnie go gdzieś tam prywatnie chwilę z nim spędziłem czasu, to nabrałem trochę do tego dystansu, ale no jak się go słucha, kurwa, jego wypowiedzi w internecie, to naprawdę jest ochota wyłączenia programu, nie? Dobrze, aż takie... I to nie jest już w tym momencie, że ale polaryzuje, że kurwa, jak mnie wkurwia ta postać, że jest, że nie wiem, że jest taki zły, czy coś, tylko to jest takie... Kurwa, po chuj oni go tu biorą jeszcze, nie? No widzisz. Sam ci odpowiedzieć na to. Nie masz. Niestety nie wpierdolą w projekty, żeby ciągnął mnie, było głośno, jak mówiłem na początku. No ale, nie wiem, bo to jest grasz kartą, ciebie wpierdolę i do tego, czyli... Nie, ty kartą, ale to myślisz, że... Sytuacji. Ale na przykład ja w projekcie Gołc byłem przed Michałem... Tak, ja chciałem powiedzieć, że... To trzeci, nie? Ja chciałem powiedzieć, że ja dołączyłem ostatni. No dobrze, okej. Jak to mnie wpierdolili tam? O co chodzi? Ty znasz w ogóle sytuację, genezę, jak powstawał projekt? Bo łatwo jest się przyjebać do mnie, bo ja mam bardzo długo ciągniętą tą łatkę od Teamu X i to wszystko jest tam dalej za mną. Ale ja przykładam bardzo dużo pracy do tego, co się dzieje w tym momencie. Od lat jestem jakby też na scenie internetowej i skoro jestem taką wypompowaną wydmuszką, które trzeba wszędzie wpychać, no to nie lepiej znaleźć kogoś, kto radzi sobie sam i wkłada do tego pracę. Myślisz, że ja mam gdzieś kogoś, kto mówi, idzie do Bogzela i dawaj Kacpra wepchnij. Musi to wynikać z jakiejś mojej osoby, że jest, nie mam żadnego managementu. Masz dużo znajomości managementu. Jestem sam, no to właśnie, czyli jakoś chyba się znam na tym biznesie i potrafię w tym wszystkim działać. Nie mam żadnego menedżera, tylko sam prowadzę całą swoją działalność. Ale widzisz, ja na przykład działam wkurwianiem ludzi. Widzisz, ty masz menedżera i musisz chujowo podpowiadać, skoro wykreowałeś taką swoją... No właśnie, to może ty o tym pomyśl. Nie, ja wolę samemu się dobrze poprowadzić. Ja to traktuję trochę jak taki... Wiesz, co nas też wyróżnia? Jak... Ogólnie za nam się ciężko dyskutuje, bo jeżeli Nathan dostanie zarzut pod tytułem w sumie to siedzisz i wkurwiasz ludzi, to Nathan odpowiada, no bo ja od tego jestem, bo ja chcę wkurwiać, nie? Czyli takie wmawianie ludziom, że on robi to celowo. Prawda jest taka, że każdy jak ma wybór, że czy będzie lubiany, czy będzie nielubiany, woli być lubiany. Ale jeżeli ktoś nie potrafi sprawić, żeby był lubiany i było o nim głośno, to będzie takim właśnie antagonistą. Ale nie z wyboru, a z przymusu. No taka jest prawda. No pod koniec dnia wszyscy lubią słuchać miłe rzeczy, bo te niemiłe po prostu gdzieś tam potrafią czasami zepsuć humor, nie? Zwłaszcza jak są w nadmiarze. Jak właśnie powiedziałeś, że ja w internecie jestem troszkę inny niż w rzeczywistości, a twoje ego top w rzeczywistości jest identyczne, jak nie większe niż w internecie. Ja jestem... To jest Lego w ego top. No nic, Liza. Ja bardzo lubię jakby swoją postać, tylko pamiętam właśnie, że kiedyś i uważam, że ty jesteś jeszcze większym egocentrykiem niż ja. I ja ten sam błąd popełniałem kiedyś, bo jakby wysokie ego łączyło się jeszcze z tym, że chciałem, żeby wszyscy ludzie mnie lubili. Teraz dalej uważam, że jestem zajebisty, ale już nie zależy mi na tym, żeby przypodobać się każdemu. A ty jesteś taką kurwa osobą, że za wszystkimi latasz dookoła i z każdym byś chciał zakumplować. Za kim latam dookoła? Podbić. No tutaj na trailerze właśnie. Za kim? Tutaj wejdę do góry, tu zapukam ci w szybkę, tu zagadam. Stary, tu chodź... nie będę spoilować traileru, który nagrywaliśmy, ale napierdala deszcz na dworze. Tak, no i... Jest zimno, jestem w takim stroju, że kurwa
osobą, która była obok mnie, marzliśmy, to weszliśmy do fury. Okej, ale miałeś obok też, miałeś obok trzy inne samochody, to dlaczego przychodzisz do mnie? Bo stałem obok twojego samochodu. No tak. Miałem zapierdalać na sam koniec. Jeżeli nagrywaliśmy tutaj sekę. Tutaj stoi mój samochód. Mogę powiedzieć? Tutaj stoi samochód Marty. Jeszcze sekundę. Więc na pewno musisz zapierdalać bardzo daleko. No nie, ale po co mam iść do innego samochodu, jeżeli nagrywamy scenkę z tobą związaną? Widzę, że jesteś taką osobą. Jakbym latał za wszystkimi, to bym nie miał w swoim życiu trzech, czterech znajomych, których się cały czas trzymam, jakbym latał za wszystkimi. Bo mógłbym... No, Błoński naprawdę dobrze padł na tym case'u. Miałeś milion zajebistych znajomości, chodzi po skeczu jak król z okularami do góry, mógłbym tak robić, a tak nie robię. Ja w skeczu się pojawiam raz na trzy miesiące, ty tam chodzisz co tydzień właśnie. No to skąd wiesz, jak chodzę co tydzień? Bo skoroś tam... słyszę od ludzi i ty sam o tym opowiadasz, że jesteś w skeczu co tydzień. Przed chwilą zmywałeś jakąś tą. No. Aż tweetka napiszemy. Nie ze skecza, nie ze skecza. To jest ta... Populistami. Ale nie, naprawdę, Błoński na tym cage'u wyjątkowo dobrze wypada. Chyba jego najlepszy występ publiczny dotychczas. Mam pytanie do ciebie, Nathan, bo zarzuciłeś Kacperowi, że jest ego topem, nie? Kacper jest ego topem, on jakby o tym otwarcie gada i jest ego topem. Bardziej ale mi chodzi o porównanie właśnie takie, ale że... drugiej... Ogólnie powiem tylko tyle, że nie ma nic złego w tym, żeby mieć zajebistą samoocenę, żeby być ego topem, jak teraz się zwykło mówić. Tylko problem jest wtedy, kiedy ty masz bardzo wysokie mniemanie o sobie i próbujesz innych poniżać albo innym udowadniać, że jesteś od nich lepszy. To jest po prostu słabe i wieśniackie. Jeżeli masz dobre mniemanie o sobie, ale nie próbujesz tym w jakiś sposób emanować na siłę i każdego przekonywać do tego, że to ty jesteś kurwa wyrocznią w tym życiu, to wtedy po prostu wypadasz dużo, dużo lepiej, bo idąc tym pierwszym scenariuszem jesteś strasznie irytujący. I tyle. I moim zdaniem po tej walce z Dubielem po prostu jemu się trochę poprzestawiało w głowie. Gdzieś tam zrozumiał, że różne sytuacje chyba w życiu mogą nastać i Kaspra się milej słucha, tak szczerze. Nie wiem, czy tam z jakimś psychologiem zaczął współpracować, czy nie, ale jakoś taki potrafi spokój zachować i sensownie mówi. Z drugiej strony, mówiąc dla niego jego top, a ty jesteś przecież samozwańczym bogiem estetyki. Nie, już nie, przecież przyrzasty jestem teraz. Okej. Okay. I mówiłem nie samozwańczym, tylko tak mnie ludzie na TikToku kiedyś nazwali. I tak to zostało. Pierzasty jestem. Ja teraz jestem pierzasta wręcz. Helga, baba z Niemca, ja już teraz jestem różnymi osobowościami. Już jestem pierzasty. Dobra, zmieniamy temat. Mamy kogoś na linii? Przyznaj się, że mu teksty piszesz. No halo? No przestań, odpierdolcie się od Rafcia. Halo, halo. 7 sekund. Zostawcie łapkę w górę, wyślijcie do Nate'a, potem się wyświetli i tyle. 7 sekund. Że jak nie odpowie, to kat? Lucky 7? To kończymy program. chyba się tam. No też Kacper, mówiłeś właśnie, że też miałeś taki sam problem jak ja, jak byłeś tam młodszy czy coś, to dlaczego zamiast na przykład nie pomóc? Powiedzieć, koledze, wiesz co, Nathan, no powinieneś zrobić tak i tak, też robię taki błąd, to dopierdalasz cały czas. Dopierdalam, bo ty w pierwszym... No tak, ale jesteś starszy, jesteś dojrzalszy. Ty rozpocząłeś, tutaj ja tak samo... Tylko, że ja rozpocząłem walkę z Ferrarim. Tak, tak, no więc i powiedziałeś, że mnie wyśle na Ojom i tak dalej, czyli... No tak, bo tak, się we mnie. Stwierdziłem fakt. I ja ci odpowiadam, no stary, jak... nie jest, ja teraz się skupiłem na tym, żeby dbać jakby o ludzi, którzy są dookoła mnie, wiadomo, że fajnie jest podejść do kogoś i komuś coś podpowiedzieć, ale po prostu nie czułem takiej potrzeby, żeby do ciebie podchodzić. Dobrze, czyli czujesz potrzebę, wiesz, skarcenia, ale nie pomocy, skoro tak bardzo cię wkurwiamy. Nie, czułem potrzebę odpowiedzenia ci i odbicia piłeczki, a to jak wyewoluowała nasza rozmowa... Ale to nie jest odbicie piłeczki w farmazonienie właśnie jak z tym autem, że wszedłem do fury, bo nagrywaliśmy trailer i marzłem kurwa przed walką, żeby nie być... Stał obok drugi samochód. Kurwa, ja stałem po tej stronie i widzę, że wchodzi obok osoba, która ze mną gra tą rolę główną, czy tam jakąś, to wsiadłem po prostu do fury. No i ja cię normalnie tam ugościłem, czy nie? Dziękuję za ugoszczenie. No nie, właśnie no to... Było fajnie, ale stary, nie, no... Czy ja coś ci tam wbijałem w szpital, no albo coś mówisz, normalnie... Normalnie cię wbijałem do samochodu. Że ja na trailerze sam sobie, nie wiem, jedynie z kim na trailerze, można powiedzieć, wiesz, spędzałem chwilę czasu, to była Liza, Mati, Amadeusz. Ja nie będę, ja nie będę w garniturze. Nie wiem, ja z tego jak obserwuję, to będę w marynarce sportowej i w sneakersach. Nie na I co, robię story, oznaczam ludzi? Nie o to. Zobacz, ile ja do Nate'u zarabiam teraz i zrozumiem. Jak mam z tego korzyść? Dla mnie ten, kurwa, cały świat właśnie influencerów jest tak fałszywy,
i tak kurwa okropny, że na początku chciałem w tym być, bo stwierdziłem, wow, zajebiste, muszę się dostosować po prostu do tego świata. Jak zobaczyłem, jacy to są okropni ludzie, to ja się po prostu odłączyłem od tego i mam przy sobie kilku znajomych, a to, że jestem na backstage'u uprzejmy do tych ludzi, że jestem miły do tych ludzi, to nie znaczy, że kurwa latam i liżę im dupę, bo ja jeżeli ktoś mi nie robi krzywdy, ja inaczej widzę jakby no to źle osobę, widzisz, no. Bo ty siedzisz już w tym świecie influencerskim, więc źle to może właśnie dobrze widzę. No właśnie nie. Po prostu już wszedłeś w ten świat. Robert wygląda tak, jakby chciał wybuchnąć. Martyna, na spokojnie. Garnitur jest na formie, na wesele. Nie, no to dobra, już ten. To jest dla mnie zjebany świat i broń Boże, nie chciałbym z większością ludzi z tego otoczenia mieć nic wspólnego, a to, że jestem właśnie miły, uprzejmy, to świadczy o mojej kulturze osobistej, a nie o tym, że chcę latać z nimi i się do nich przypodobać. Ktoś do mnie coś mówi, to się śmieje, uśmiecham. Ja jestem, może nie jestem duszą towarzystwa, ale po prostu jestem osobą, która ciągle jej się jakby gęba nie zamyka i język. I jeżeli siedzę tam kilka godzin, nic nie robię, to jest chyba naturalne, że rozmawia się z ludźmi albo żartuje się. Dobrze, więc nie chodziło mi o sam trailer, tylko mówiłem ci moją perspektywę. Ja się wkurwiam tylko, to mówię, drogę. Mówię ci o moją perspektywę, jak ja odbieram twoją postać. Nie powiedziałem, że tak na 100%. Ja tak odbieram po prostu ciebie jako osobę, którą każdy z nas klasyfikuje jakoś społecznie i patrzy no po dobrze. Ludziach, którzy są w otoczeniu i ja tak to po prostu odbieram. Tak jak ty masz swoją perspektywę i wyrażasz swoje zdanie na różne tematy, tak ja po prostu zapytany, co sądzę, tak chyba było takie pytanie, i tak to wywnioskowałem, wyszło. Okay, ja myślę, że wynika z czego innego, że tak jak Kacper mówi na przykład, że jest dłużej w internecie i też nauczyłeś się przez jakiś czas być sobą i umiesz być sobą, powiedzmy, a Nathan na przykład jest krócej. Stosunkowo, tak? No i jakby też szuka być może. Mam też inne trochę zasady moralne, dlatego też nie czuję się jakby dobrze w takim. Ale wiesz, bo też był zarzut na przykład, że masz kilka twarzy, że jak pokazujesz się medialnie, to raz jesteś taki i ludzie ciebie. No ja ma inaczej kilka twarzy, Marcoń, bo widać to, że na przykład za kulisami jesteś innym ziomkiem, takim kurwa, nawet normalnym ziomkiem. Otwarty taki, nie? Normalny, otwarty, ale często jest tak, że kamera. Może tutaj na cage'u to tam jesteś też taki, wiesz... Ale jak Starki na przykład taki nagrywa. Jak jesteś, no, ale czasami, no na przykład to, co dzisiaj z Turskim zauważyliśmy, że robisz tą storkę i zaraz, wiesz, jesteś normalny i tu oczy. Jakoś, kurwa... Dobra, usuwam komentarz o błońsku, nie będę go komentował w sumie. Chyba nagrywasz te oczy, robisz jakieś takie pojebane. Wolę zawalczyć. Tak było. I Mateusz też to zauważył. Inne oczy. Kamery jak narkotyk na mnie działa. Kolor oczu mu się zmienia od razu. Kolor oczu, wiesz, demon wchodzi. Mamy kolejny telefon. Halo. Halo, elo. Siemano. Jak się nazywasz, skąd jesteś i jakie masz pytanie? Elo, Trójmiasto, z tej strony. Witaj, Janek, tutaj na linii. Cześć. Ja mam takie pytanko do Lizy. Jeśli mogłaby się spotkać tylko z 5 osobami, które są na tym kajdżu, to kto by to był? 6 jest. Jest 6. No, a tylko z 5, czyli kogoś tylko z 5. Zajebiste pytanie. Zadano. Zajebiste. Michu, jaka lina się zmieniła. Zapraszam do odpowiedzi. No, nie wiem, trudne pytania. Wszyscy oprócz Kaspra. Slay. Podawaj, Michu. Nie. Nie, no nie wiem, jakoś tak... I tak często się widujemy w ostatnim czasie. Chyba chodziło o to, z kim byś poszła na randkę. Możesz na randkę? Musisz wybrać możesz 5 osób. Wymienić 5 osób. Tak. Ale żaden z was nie w moim typie. Nie, no Kacper to tak. No ale musisz wybrać 5 dalej, jeszcze 4 zostało. Ja, no dobra. Was jest zabawny. No. Z nim by poszła, on jest śmieszny, z nim fajnie porozmawiać w ogóle. Pośmielibyśmy się w wyzwanie. Powiedz, kogo byś odrzuciła, no wprost. No. Jest w trakcie się nie śmie, jak się rozbiorę, jak zdejmę spodnie, to się nie śmie. No dobra. Chyba, że ze strachu. Nathan chyba... Pas od gana. Ja Nathana lubię, ale lubię... Pas od gana, poszłony wujek na imprezie. Nie randki byli. A co mówiłaś na story? Słuchajcie, idę na randkę. Jak... To był żart. A, no okej. Okay. Dobrze, żarcik. Też mam dużo żartów. A ty traktował to jako randka? Nie traktuję. Widziałam, że byłeś we mnie zakochany. Ja też żartuję przecież teraz. Liza, odpierdalałaś taką manianę. Ja pierdolę. Ja gustuję Liza w alternatywie. Ja wiem, dlaczego zrobił Loki. Żeby pasowało do kurwidołka, do którego chodzę co weekend. To zrobiłem. No, dobra. Ej.
Lustra ty to teraz jest porządne. Nie, lustra. Kolegę, lustra to jest już ostateczność. No dobra, Nathan, ja lubię bardziej twoją taką nieinternetową stronę. W internecie twoją postać nie lubię, ale prywatnie jesteś mega spoko, dziękuję, więc prywatnie możemy z tobą pójść się spotkać. Dziękuję. Ty masz żonę, więc odrzucam cię. Ty masz żonę? No, on ma żonę. Ty masz żonę? Zanim był łysy, znalazł to jakby był łysy, nie znalazł. Mati, ty masz żonę? To gratulacje. Gratki. No jak. Pozdrawiam. Ale zobaczcie, no, zobaczcie, kto wiedział o tym, że Spysiński ma żonę. Ja wiedziałem, bo mówił ja o tym jakiś czas temu. Ja wszystko wiem. No, ja jestem stalkerem. To jest to, ja wiesz. Co? Ej, ciekawe, czy Spysiński na randce z dziewczyną taki wygadany też jest, nie? Kurwa, mać! Ciekawe, czy zdąży ją poznać, czy dał jej cokolwiek się wypowiedzieć. Oba. Warszawscy geje w żałobie. Jeszcze masz jakieś pytanko? Ej, ostatnia osoba, bo zostały Nie, Michał nie, dzięki, ja chciałem tylko jeszcze, jak mogę pozdrowić znajomych. A to dobrze wygrane, jeszcze raz? Koniec. Dobra, słuchajcie, ja tylko bym chciał pozdrowić moją tutaj ekipkę, która ogląda Lowa Szyderców. Pozdro, wariaty, trzymajcie się, peace yo. Pozdro, trzymaj się, stary. Peace yo. Dobrze, lecimy do kolejnego pytania. Tym razem proszę o szata numer 3. Cała problematyka polega na tym, że w momencie, w którym nie jest, kreujesz się na bycie naturalnym i w momencie, w którym tak jakby jest to niewiarygodne i sprzedajesz tak jakby plan treningowy wzorowany na sobie, to jakby ten ziomek, który kupuje ten plan treningowy, wierząc w to, że jesteś naturalny, będzie wierzył w to, że stanie się tak, że miał taką sylwetkę jak on. I to jest totalnie, wiesz, już w ogóle abstrahując od tego, że on twierdzi, że to, że nie robi testów na bombę, to mu się opłaca. Dalej ma gadka, tak głupia. Ja byłem tylko na jednym treningu z nim. Mi autentycznie, po jego pierwszym występie na Fame było wstyd jak coś, że się z nim, że pojawił się materiał ze mną na jego kanale. I tak autentycznie, stary, to jest gość, który, ja oglądałem go, oglądaliście trochę materiał z Tomkiem, bo on, jak miał tam po 10.7, coś takiego na tym kanale, sprzedał wszystkie swoje wartości dla odrobiny fejmu i poklasku. Wszystkie swoje wartości sprzedał. Z tego co wiem, to z Rybsonem znałeś się lub znasz się w sumie prywatnie. No i Rybson dość mocno cię podsumował. Powiedziałeś, że dla chwili, powiedział, że dla chwili sławy. A ta chwila trwała już parę miesięcy! Zatraciłeś wszystkie swoje wartości i wstyd mu jest za to, że no, ziomkował się z tobą. Czy zatraciłem wartości? Nie, bo ja mam swoje wartości, tylko te wartości przekazuję osobom, które... Tylko zmieniłem. Nie, którym chcę to przekazać po prostu. W internecie robię show, w internecie sobie tak działam i mi to odpowiada, fajnie się z tym czuję. Bardzo nawet fajnie się z tym czuję. A jeżeli chodzi o Rybsona, no to nie będę go obrażał w żaden sposób, ale jak ciągnął mi pałę, jak już mówiliśmy właśnie, cały czas. Co z tymi pałami dzisiaj? Lizał mi dupsko po to właśnie, aby ze mną tam, wiesz, Liza i pałę wystąpić. Ja bardzo się wkręciłem, bo chciałem pomóc Rybsonowi. Okay. Mówiłem właśnie, że mu pomogę tam z tym, to, tamto, tamto. Widzowie, którzy to oglądali jego i moi, to mówili, wow, fajnie, Rybson się zmieni na siłowni, to tamto, sramto. A piszę do niego, że ej, bo idziesz na tą siłownię, wyślę ci plan. Nie, wiesz, dzisiaj nie, to tamto, nie, jutro nie, to tamto. No, nie, nie jestem głody, to tamto, sramto, więc... Jakby wiesz, takie gadanie, bo co mówił na początku, że coś z tymi planami, że już, tak, że, już pomijam ten... Że nie jesteś naturalem, okay, że jesteś na bombie i sprzedajesz ludziom plany treningowe i oni wierzą w to, że będą wyglądać jak ty, bo ty wciskasz też kit, że jesteś naturalem. Nie, na przykład mogę sobie zatrzymać przy pierwszym. Jeszcze chwilę, bo chciałbym, żeby dokończył już, na ten temat Rybsona i zaraz przejdziemy do bomby. Już odrzucając temat, który jest do interpretacji widzów, bo najlepiej na tym wychodzę, jeżeli chodzi o naturalność, to nie wiem, co ma plan treningowy. Plan treningowy do ćwiczeń na siłowni jakby, że ja ten plan treningowy, który ludziom jakby wysyłałem, to nie mam tam rozpiski jakichś cyklowych albo nie, po prostu to jest zwyczajny, fajny plan treningowy. Ale faktem jest, Rybson ma odrobinę racji w jednej rzeczy, generalnie natural i osoba na sterydach trenują troszeczkę inaczej, dlatego że mają inne limity, mogą sobie pozwolić na troszeczkę inne ćwiczenia, no i na przykład podobno trening taki mocno splitowy jest dużo lepszym treningiem dla osoby na bombie niż dla osoby naturalnej i często osoby naturalne decydują się na przykład na full body workout, nie? Ale takich rzeczy generalnie jest dużo. Ja mówię tylko o takim ogólniku jednym, dlatego że ja w temacie siłowni już od wielu lat nie siedzę, a wiedza w tym zakresie zmienia się z dnia na dzień tak naprawdę. Ja ostatni raz na siłowni trenowałem lata temu, więc no... którym ćwiczyli też moi znajomi, bo im to poleciłem. I tak samo za jakieś grosze ludziom to dawałem.
Nawet się zdarzyło kilka razy i dalej, że tyle osób się do mnie zgłosiło, że o paru osób jakby zapomniałem i potem te osoby po jakimś dłuższym czasie się przypomniały, to tak mi było wstyd, że zapomniałem, to nie zwróciłem kaskę i wysłałem plan treningowy. Okay. Więc to są fajne plany treningowe i czy ktoś jest na bombie, czy nie jest na bombie, to wystarczy regularnie ćwiczyć, trzymać dietę, a... Wracam na treningi, wracam! Też na każdego wiesz, nabiję karabiny na wakacje, zobaczycie. Do czegoś innego, więc... Jeżeli wejdą do akwakonu, to będę wagi tym razem. Kalorii, a ważą 130 kilo. No sorry, ale to jest nierealne. Po prostu nie trzymają diety. Tak samo jest z planami treningowymi i z dietami. Nie ale trzymasz tej diety w 100%. Teraz widzę. Nie trzymasz się tego planu treningowego. Jak ja mam kurwa startę? To czekaj, czyli jak masz osobę 130-kilową i ona jadłaby na przykład 2000 kalorii... Nie mówię, czy to jest zdrowe, czy nie. W cheeseburgerach to uważasz, żeby nie schudła? Oczywiście, żeby schudła. Chodzi mi o to, że te osoby mówią, że ja nie się ruszała, bo jakby się nie ruszała i nic by nie robiła, to by nie schudła. Ja uważam, że osoba 130 kilo? Znaczy jakby schudła, więc to jest po prostu takie... Raz, że powinna więcej. Pierwsze, tak. Że ktoś nie ma motywacji, ma deficyt, nie? Można jeść nawet olej pić, można pizzę jeść, czego trzeba mieć ten nie można, nie róbcie tak. Przepraszam, nie wolno, ale daję przykład, że zasady jest to nieodpowiedzialne, tak się nie robi, ale gdyby ktoś nawet pił olej 2000 kalorii, to by schudł. Tak. Bo liczy się bilans kaloryczny, nie to, co się je, a już takie makroskładniki, mikroelementy, to już są... tak, ale nie zdrowo. Tak, oczywiście, ja polecam zdrową dietę. Ja sam, jak jestem właśnie w treningu, we wszystkim, to trzymam tą dietę, czasem sobie odpoczywam. W 90% można powiedzieć zdrowym. Też lepsze będą efekty na siłowni, jak się przypilnuje białko, węglowodany, tłuszcze. Będzie lepiej cera wyglądała, będzie lepiej się po prostu człowiek czuł, będzie się bardziej wysypiał, więc to jest wszystko w tym najważniejsze. A jak ktoś nie chudnie, bo nie trzyma się diety, albo nie ma progresu, bo ćwiczy na siłowni dwa razy w tygodniu, ja zapominam dietę trzymać przez weekend i kacuję trzy dni. Ale dieta będzie od ja ogólnie też uważam, że dużym problemem jest to, że ciężko jest znaleźć jakby rzetelnych trenerów i osoby, od których można czerpać wiedzę. I to jest problem u osób niezainteresowanych jakby w temacie, że nie mają jakby jak zweryfikować, że ktoś rzeczywiście zna się na tym, jak doprowadzić twoje ciało do poprawy. I często właśnie sylwetka jest samą jakby już wskazówką dla osoby niećwiczącej, bo skoro ktoś dobrze wygląda, to na pewno musi się znać. I tu wychodzi coś takiego, że nie, wcale to nie znaczy, że ktoś, jeśli dobrze wygląda, że się na tym zna. I nie wiem, jak odnaleźć taki złoty środek, żeby wskazać osobom, które się na tym nie znają, jak trafić na dobrego trenera. Bo uważam, że też jest głupotą, jak... Tutaj wspomnę o tobie, Nathan, okay. Ale czy to nie byłbyś ty? Tylko, że dopowiem. Tak. Czy to nie byłbyś ty, tylko jeśli jest 19-letni chłopak, czy nie wiem, czy 18 lat miałeś wtedy i ktoś bierze przykład z 18 czy 19-letniego faceta, który nie miał jak i kiedy, wydaje mi się, nabyć wystarczającej wiedzy i doświadczenia nad pracą, nad ciałem i nad posiadanym podopiecznych. Więc... Ogólnie bardzo dużym problemem siłowni jest to, przynajmniej jak ja trenowałem, to był taki duży problem, że trening siłowy był bardzo, bardzo popularny i przez to dużo osób po prostu chciało siedzieć w tym zawodzie, bo widzieli w tym łatwe pieniądze, czyli mogli zarabiać pieniądze od swojej pasji. Tylko jeżeli to jest twoją pasją przez rok bądź przez dwa lata, to jest zbyt krótki okres, żebyś nauczył się pewnych rzeczy. I w momencie, w którym zdajesz egzamin i możesz zostać trenerem personalnym, to tak naprawdę nie masz wiedzy i nie powinieneś nim być. Znaczy fajnie, że jest to twoje marzenie, ale z moralnego punktu widzenia robisz krzywdę innym ludziom, bo nie wiesz, w jaki sposób ich prowadzić. Zwłaszcza, że twoim klientem nie będzie tylko osoba, która przyjdzie i powiedzie, dobry, ważę 120 kilo, chcę schudnąć. Tylko też to będą często osoby, które mają różne zaburzenia, które mają jakieś wykluczenia w diecie i tak dalej, i tak dalej. I do tego jest wymagana jakaś, kurwa, głębsza wiedza. Dlatego rynek siłowniany został strasznie zepsuty przez to, że dużo młodych chłopaczków robiło kursy, bo szukali pracy, a widzieli w tym pieniądze na swojej pasji. Tylko no niestety, jak mówię, jeżeli to jest twoją pasją od roku i tak krótko trenujesz, no to zanim zaczniesz uczyć innych, to naucz się samemu robić to wystarczająco dobrze. I dzisiaj podobno podobny problem jest
w odniesieniu do sztuk walki, bo mam wrażenie, że sztuki walki dzisiaj są troszeczkę drugą siłownią i one są po prostu bardzo, bardzo popularne. Może nie do tego stopnia, do jakiego była popularna siłownia parę lat temu, ale też są bardzo popularne i często trenerzy boksu uczą cię totalnie na odpierdol, chodzą po siłowniach i dają treningi, a sami mają staż kurwa 2 czy 3-letni. A przy tym stażu widzicie tych fighterów, jak się biją i chyba łatwo wywnioskować, że nie są to wystarczająco dużo umiejętności, żeby dawać rady innym, nie? Czy weryfikujcie na pewno trenerów i ludzi, z którymi będziecie trenować, bo możecie doprowadzić się do kontuzji. Wiesz co, i możecie też prowadzić do niezdrowego chudnięcia. I no, nie umiałem spuentować. Nie miałem podopiecznych, tylko mówiłem, że to jest jakby mój plan treningowy. Ja swój plan treningowy udostępniałem tam za jakieś grosiki. Tak, tylko nawet nie chodzi, że... Tylko, że już o tym gadaliśmy. Maciek ma jakieś... Nie, ja mam, bo mnie to na przykład... spostrzeżenie na temat bomby. Wszystkie twoje wypowiedzi na temat brania środków dopingujących były takie trochę zbywające albo niekonkretne. I nawet na ostatnim kejżu to pytanie zadawał Michał i też odpowiedziałeś, że tak, brałem, ale to było wszystkie face to face, tak. To było takie, wiesz, troszeczkę satyryczna taka odpowiedź, potwierdzająca. Jestem teraz w takim położeniu, że obojętnie co powiem, i tak będzie, a bierze to tamto, sram to. Nie, bo ty się nigdy nie przyznałeś, że No i nigdy, no choćbym, nie wiem, jak Mike O'Hearn, jestem naturalny, więc... Czyli możesz tutaj teraz powiedzieć wprost do kamery, że nigdy w życiu Nathan Marco nie brał żadnych substancji dopingujących? Nie powiem tego. No. Tu jest kamera, czy tu? Nie powiem tego. Której kamery? No okej, to jak nie powiesz, no to okej. Okay, powiem. No to... A nie uważasz, że zakończyłbyś jakby... Nie, bo... Nie, bo... Te wszystkie takie... Bo ludzie się nakręcają tym cały czas. No w sumie tak. No czyli właśnie, no wiesz, ale Michał, ty wiesz, jak to działa. No sami, tak, ja sami o tym się, mówiłeś. Ja nie wiem, czy jeszcze się nakręcają, bo to może na samym początku... Myślą było to inaczej. No, Michałowi się wydaje, że to już jest totalnie przeżarty temat, nie? Że to jest kurwa już przemielone, wysrane, a potem jeszcze na dodatek zjedzone i wyżygane. I temat naturalności Marconia powinien już dawno zniknąć, bo prawda jest taka, że najprawdopodobniej naturalny nie jest, ale się od tego nie przyzna, bo uważa, że na tym straci. Dlatego, że całą swoją karierę TikTokową budował na tym, że jest naturalnym kurwa bodybuilderem. Popularyzujące. Moim zdaniem ludzie... A teraz i tak każdy wie, że korzystasz jakby... A skąd wiesz? Przyznałem się. No właśnie. Dlatego dalej te komentarze będą, nie? No właśnie, a ludzie właśnie nie, myślą, że no. Wiesz... Bo ja na przykład... Wchodzi w to w żenadę teraz. Zasięgi, no dobrze. A jaki ty masz stosunek do środków dopingujących? Ja muszę się przyznać, że od jakichś 3 lub 4 tygodni rozpocząłem stosowanie testosteronu i nie ma w tym nic złego. Nie byłem jeszcze zapytany. Mówiłem, że. Wiem, że teraz mogą ludzie podnieść mi, że zarzucałem to Marcinowi Dobielowi, ale ja zarzucałem mu to, że nie chce zrobić testów i że nie mówi o tym otwarcie, że zażywa środki dopingujące. Bo właśnie moim zdaniem to jest najważniejsze, że jeśli zdecydowałeś się na coś takiego, to nie ukrywaj tego i nie mów, że tego nie robisz, bo właśnie tworzysz to, o czym mówił Rybson, tworzysz nierealne wyobrażenie. Ja mówię do interpretacji widza. Tak, ja kontynuuję. To, co mówił Rybson, że tworzysz zaburzoną rzeczywistość dla odbiorcy i kiedy on zaczyna ćwiczyć i nie widzi takich samych efektów, które zachodzą u ciebie, myśli, że kurwa, w sumie po co to robić? Może nie mam genetyki do tego i odpuści. Wiem, no że to nie jest dobra droga. To ktoś musi mieć determinację do tego. Tak. Tylko, uważasz, tylko że uważam, to, że... Ty robisz to u lekarza normalnie. Tak, tak jest to razem, jestem prowadzony przez profesjonalistę. Gdy byłem w prawie sylwetkowym, uważasz, że 1,87 wzrostu wtedy, 85 kilo, kiedy jeszcze byłem troszkę wodą zalany, w przeciągu 4 lat regularnego treningu pod kościół. Ja nie jestem specjalistą, no właśnie, nie tak znam się na tym. 99% ludzi... Ale nawet sugerując, wiesz, że filmem jakaś, stalowego szoku, czy Nathan Marcin jest naturalem, myślę, że to jest facet, lubię oglądać który... jego filmy, ale to jest facet, który ale... miał... Ja przynajmniej z tego, co oglądam jego materiały, wydaje mi się rzetelnym źródłem i bardzo dużo wskazał tam red flagów. On sam nie powiedział, że na 100% jesteś, ale wskazał wszystkie jakby rzeczy, które mogą prowadzić do tego, żeby stwierdzić, że jesteś. Dobrze, ale teraz jeszcze a przeanalizowałeś ten materiał stalowego szoku, że podał fałszywe informacje na przykład, powiedział, że zrobiłem redukcję
i już dostałem taką formę, jaka jest na zdjęciach. Nie. Wiesz dlaczego? Bo najpierw byłem gruby. Potem zrobiłem redukcję, popadłem w anoreksję. Potem zrobiłem masę. Potem zrobiłem redukcję. Potem zrobiłem masę i znów redukcję. Tak wyglądał mój cały proces. I wtedy osiągnąłem taką sylwetkę. A stalowy szok, znasz jakieś moje stare zdjęcia, jak byłem na masie, kiedy miałem 16-17 lat, zaczynałem. I powiedział, że zrobiłem z tego redukcję i dociąłem się jak żyleta. Że zbudowałem mięśnie, tnąc... tkankę tłuszczową, a to jest zupełnie absurd. Nie wiem, nie mam tego materiału właśnie, w sobie, ja też stalowy nie szok, jak każdy człowiek, dużo błędów popełnia i to, że on mówi, że to jest jego zdanie na ten temat, to nie znaczy, że tak jest. Że to jest jego, on zawsze mówi, to jest moje po prostu zdanie. Tak, no. I też się może mylić czasem i bardzo dużo razy się pomylił w materiałach. Ale bardzo ja dużo. Przed chwilą mówiliśmy, że ja nie mówię, że tak jest na 100% i tak samo mówił wydaje on. Się rzetelny, ale z tego co mówi, bo ale wydaje się rzetelny. Tak, mówię, więc że wydaje się rzetelny, ale nie, że jest rzetelny. Czekaj, bo jeszcze to jest też ważne. Nawet mamy Patryka 2703 na czacie. Jezus. Jak jest gadka o TRT albo jakiś Bobie, to nagle on się nagle pojawia, nie? Ale też źle niektóre rzeczy. Witamy Patryka. Nie mówił, też niektóre rzeczy źle jakby przeanalizował. Właśnie, bo coś tam po prostu źle podpatrzył na niektóre rzeczy. Mówił, że mam ginekomastię, na przykład coś w tym stylu, a sam byłem u lekarza, nie mam ginekomastii i tak to na przykład wygląda przez to, że dużo kilogramów schudłem i te gruczoły mam powiększone, tak zostały. A to nie jest ginekomastia, więc dużo. No myślę, że fajnie by było, jakbyś nagrał jakby film odbijający zarzuty i wskazał jego błędy. Taki jakby wtedy momencie, że mi nie zależało na tym. Okej, okay, ale to teraz by było nawet fajnie dla samego ciebie. Ale no chciałbym wrócić jeszcze do tych środków dopingujących, więc też chciałbym podkreślić właśnie, że robię to pod okiem specjalisty, wykonuję specjalne badania i nie chciałbym też nikogo do tego namawiać, bo też wiążą się z tym pewne ryzyka, o których możecie sobie przeczytać. Więc ja postawiłem na to, że skoro ryzykuję też swoim zdrowiem w oktagonie, stwierdziłem, że jeśli może mi to pomóc jakby zniwelować ryzyko w walce, to podejmuję tego kroku, ale robię to na własną odpowiedzialność i nikogo też nie chciałbym do tego zachęcać. I temat zamykamy. A teraz odbieramy telefon. Halo, halo. Czy w ogóle czujesz? Halo. Zaraz. Cześć. Cześć, tutaj Patrycja z Trójmiasta. Dzisiaj dużo. Ejo. Same kobiety! Tak, mam pytanie do Kacpra. Mhm. Czy to... Ale ma taki głos, jakby chciała się na randkę mówić, co? Na Kacpra. Czy to prawda, czy potwierdza to, co mówił? Czy on faktycznie robił sobie operację podbródka w Turcji? Wczoraj się śmiałem, bo byliśmy na live z Multim i z Merganim. Okay. I tam był jakiś kadr z klipu, gdzie miałem... jakby taką cofniętą brodę, to nie. Miałem bardziej, byłem grubszy Wimp. I miałem opadnięte jakby oto tutaj. Do momentu, aż nie wstrzyknąłem sobie testosteronu, mogłem mówić, że jestem 100% naturalny. Teraz jeszcze tylko to doszło. Nigdy nie miałem żadnych operacji korygujących, żadnych wolumetrii twarzy. Nic w tym stylu. Teraz się myślę o wycięciu Afryki z mojej głowy. Zostaw. Zostaw. No ale to jest rasista, jebany. Podoba ci się to znamie? Że no, a co w nim? Nie, no taki się. Jest charakterny chyba. No ale trochę mi się to powiększyło i nie jest to dobre przy treningach na macie, bo... Robią się kalafiory, no ale to jest też otarcie, nie? No i tu... Tak, i tutaj się obciera, więc to jest ryzykowne, nie? Nie można trzeć takich rzeczy. A jeszcze jakieś masz pytanie? Nie, ogólnie właśnie zastanawiałam się na tym, dlatego że faktycznie jest dosyć duża zmiana. Nie wiedziałam, że w sumie ćwiczeniami można sobie to tak fajnie wyprowadzić. Nie, w sensie myślę, że to był niekorzystny jakby kadr, bo nic się nie zmieniło jakby u mnie za bardzo w twarzy. Mój ojciec też ma taką kształt, no nawet w piosence miałem, jestem taki przystojny po ojcu. I tata się strasznie cieszył z tego momentu. I tak też zauważyłem, że jak wrzucam tatę, może się Liza wejść za tatę, ale uważaj na moją mamę, że jak wrzucam storiesy z ojcem, to wszyscy mówią, że wyglądamy praktycznie identycznie. Że nie potrzebuję tego filtra na jakimś tam Facetune czy coś tam postarzającego, tylko po moim ojcu mogę zobaczyć. Ginold się obraża, że wplątuje pasut jego dziewczyny nic, jakieś teksty. Nic nie było. A tutaj sam Kacper sugeruje podryw taty. To różne poziomy zrozumienia konwencji, wiesz, po prostu. Jedni rozumieją konwencje, drudzy nie bardzo, nie?
Dziękuję za telefon. Pasu jest ciągle obrażony na jeszcze, mogę jeszcze coś dodać? Mhm. Po tamtej rozmowie. Ogólnie jeszcze chciałam tylko dwie sprawy powiedzieć na szybko. W sensie tak, po pierwsze Pasut, w sensie jak dla mnie okej, okay, ja bardzo rozumiem jego żart. Trochę się zdziwiłam, że Ginold w ten sposób to odebrał, bo jakby no taka jest konwencja też Pasuta, więc strasznie dziwna sytuacja wyszła, ale jakby no... no. No, naprawdę no, wyjaśnimy sobie. No, do pewnego momentu się pośmialiśmy, potem już było dziwnie, ale ogólnie spoko, Pasut nie zmienia się, naprawdę. To jest twój styl i nie każdy go musi rozumieć, ale naprawdę spoko. I jeszcze chciałam do Boxdela, bo Boxdel powiedziałeś, że jakby na Goatsach, jakbyś ty wybierał sobie dziewczynę i jeżeli jakaś by, jeżeli już w końcu byś którąś wybrał, no to ona i tak by wybrała kasę. To dziwię się bardzo w ogóle, że masz takie podejście do siebie, bo ty naprawdę jesteś przystojny. I gdybym to była ja na tym miejscu, to 100% wybierałabym ciebie. Także i tak jestem mega zszokowana, że mój telefon był wybrany. Także napiszę na pewno. Boxer wygląda jakby 1 000 000 złotych, to Lotka kurwa wygrała. Patrzcie na tą twarz. No pięknie mu zrobiła wieczór. No jojoj. Mi się wydaje, że teraz Boxer zacznie swoją dziewczynę szantażować, że jest na rynku tutaj duża konkurencja dla niej i zacznie jej kazać gotować, czy coś. Ja! Jak się podbudował! Ale dobrze! Nie, bo życzę ci do trybienia! Ale tak wiadomo, nie? Także w każdym razie... Zanim tak nie robią, że nie. No weź przestań. Ale kumple już tak. Zawsze, był, zawsze miał kompleks gdzieś wzrostu, pewnie że za niski, a tu od razu na tym fotelu. Urósł. A ja... Najgorsi skrzydłowiec, nie najgorsi! Najgorsi butów, zawsze buty, z podeszwem albo na palcach staje do zdjęć. No ale... mówisz przy niej, człowieku, to się cicho siedzi. Ale ja uważam, że nie, no jest przystojny, jest przystojny. Ja to nie, bo to gejowski też nie robię. Dziękuję mega za telefon. Zajebiste to było. Najgorszy skrzydłowy drugi. Nie nadaje się do segmeru. Ja szanuję, naprawdę. Mega telefon. Oglądam cię, Boxdel, od dawna i naprawdę jesteś spoko gościem i naprawdę uważam, że masz chyba trochę za mało wiary w siebie. Powinieneś mieć zdecydowanie więcej, naprawdę. Brawo, plus jeden. Ale brawo, bo to nie chodzi tylko... Podoba się dziewczynie. Nie chodzi tylko o 75 cm wzrostu. Czy ile ty masz? No ma 90. Ale chodzi też o charyzmę. Byłem mierzony. Byłem mierzony w Uniku. Od stóp do głów. 181 cm wzrostu. Wysoki już jesteś. Stary dowodził się wysoki. Rosłeś trochę. Dobrze, dobrze. Ale... 183 od dzisiaj. Kutas 28 cm. To jest może jak kiedyś uda mi się, się dostać na gale, to się spotkamy. Bardzo ładny dzięki. Telefon. Ja doceniam takie tak. Telefony pełne empatii, pozytywnej energii, takiego pozytywnego przekazu. To jest coś fajnego. Ja też urosłem, mimo że to nie do mnie. Dziękuję jeszcze raz za telefon. Dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo, dzięki. Nie, no po tym komplemencie to wydaje mi się, że Boxdel będzie na pana Wiesława dzwonił, nie? W ogóle, Michał, uważam, że ty masz szansę na glow up roku. Ogólnie, jakbyś zdradzasz teraz wagę, jaką masz. Jeszcze nie. Na razie ale myślę, że jak... nie chciałbym, żebyś też na przykład super szybko chciał ścinać wagę, tylko żebyś to zrobił właśnie w dłuższym etapie i fajnie przebudował swoją sylwetkę i uważał, że wtedy będzie glow up roku na bank. Nie no, ja ten... I tak zrobimy. Teraz trochę tam jest dużo tematów, więc ten lifestyle jest też trochę ciężki. Jest loteria fejmu, fame, goats, dywani, kurwa, mnóstwo gdzieś tam zapierdalam, to nie mam też czasu, żeby mieć te tempo, co przed walką z Żwiakiem, ale tak, spokojnie... Mamy ogarniemy, stary, ogarniemy. I będzie dobrze. Ja też trzymam Michał cały czas, dlatego też cały czas schodzi, bo tutaj o tej karze gadaliśmy. Będzie dobrze, spokojnie. No. Ja też mam swoje pobudki, bo dużo gdzieś tam takich cwaniaczków, normików, wiesz. Wiele razy cisnęło mi właśnie odbycia grubasem. Moja samoocena strasznie opadła przez nich. No i potem zamienia się w motywację, tak? No ale dalej, jeszcze raz. To motywacja jest też. Tak, to jest moja motywacja. Ja też miałem taki okres. Każda osoba, która wiesz, tam to jest cegiełka do sukcesu, nie? Tak, w tym temacie. Bo chciałbym pokazać, wiesz, że kurwa uda się, nie? Że 108 też pisali pod filmami, abstrahuję, że Pasut grubas i tak dalej. Ale ja bym w życiu nie pomyślał, że to jest złe albo że
Wiecie, co tacy, ja wiem, zrobiliśmy tylko, że... się tacy kurwa przewrażliwieni, że no jest ktoś kurwa ewidentnie gruby, nie? No. I nie można mu napisać, jesteś gruby. No pasus ma rację, plus jeden. Ja też się nie wkurwiam, że piszecie mi, że jestem gruby, bo wiecie co? Bo kurwa trochę jestem, ważę 84 kg, przytułem kilogram swoją drogą. 84 kg ważę. I uważam, że jest to dużo przy moim wzroście, powinienem ważyć 80. Więc może nie jest to kurwa jakaś wielka nadwaga, ale trochę jestem. Ja to się napiszę, że jestem gruby, to zamiast go zbanować, napiszę mu plus jeden. Mam 1,78 m. A czemu nie może? Ja tego mi się to w głowie nie mieści, nie? Że na przykład dziewczynie jak się pyta, do ilu kilogramów. Nie, trochę po prostu jest. Dobra, teraz wypierdalasz. Nie, to teraz wypierdalasz, teraz masz bana. Jestem trochę gruby. Napisałeś, że jestem bardzo, więc wiesz. Jesteś heterem jebanym, zwykłym. Kurwa, widzowie, zrozumcie, ja już trochę masy mięśniowej mam po starych czasach siłowni, to 84 kg się inaczej rozkłada. Wypierdalajcie. Też masz bana i ty też masz bana. To nie jest, możesz kurwa, pytać. Święte oburzenie, ale od ilu centymetrów jest facet, to kurwa... I ty też masz bana. Nie ma problemu. To też jest prawda. O co chodzi? A weź urośnij, a schudnij. Piekło mężczyzn. Nie, piekło mężczyzn. Też nie róbmy tutaj kurwa jakieś manosfery, bo to też jest zjebane incelowskie na maksa. Ale też tak uważam, że w sensie jak ktoś jest łysy, to można powiedzieć, że jest łysy. Ale ja w ogóle chciałem jedną rzecz powiedzieć a propos łysych. A propos łysych, że jeśli ktoś zmaga się kurwa z zakolami albo z łysieniem, opierdolcie się na łyso. Nie ma nic lepszego niż opierdolenie się na łyso. Jeśli dokończę tylko jakieś wcierki. Oszukiwałem się kurwa z 3 lata. Wcierkami, jakimiś tam z 3 lata. Masażami głowy i za każdym razem jak wchodziłem do sklepu i był nawiew z góry, to robiłem tylko tak. A później jak poszedłem do fryzjera i powiedziałem pani na zero. A pani mówi na pewno, a ja mówię na pewno. I jak mi przejechała maszynką, to od razu na mojej twarzy się pojawił uśmiech. I to jest kurwa ulga jak jasna cholera. Później oglądajcie dużo filmów z Jasonem Statham i z Darokiem i będzie okej. Okay. Andrew Tate. Ten moment, kiedy sobie powiesz, dobra, kurwa, jestem gruby, albo jestem gruba, źle wyglądam, nie? Widzowie, z tym się akurat nie zgodzę. Lepiej tak jak Sergiusz się zapisać na operację zakolia. Nie tak zupełnie szczerze, już nie przesadzajmy też ze wszystkim. No. To jest ten moment takiego ulga, bo wreszcie się nie oszczukujesz, nie czujesz tego dysonansu, no. Mamy na linii Amadeusza. Halo. Yo. Cześć, Amadi. Słyszałem, że od godziny się próbujecie do mnie zadzwonić. Tak, słyszałem, że jesteś w telefonie. A ja kurwa byłem na treningu, coś niespodziewanego. A ja ci powiem, Amadi, że nawet tutaj no. Nathan, twój ziomal, zdradził, i tutaj muszę zdradzić, że bardzo sumiennie trenujesz, że napierdalasz te treningi ostro. No nakurwiam, a dlaczego mam nie napierdalać? Przecież mam dwie cioty do rozjebania. Czyli respektujesz Oskarków jednak, tak kurde wcześniej nie, było na strzały, a teraz nie, trzeba trenować. Nie, ja, ale stary, na hejtera nawet trenowałem, bo ja już się zmieniłem jakiś czas. W sumie to maczetki mnie zmieniły i jestem już trenuję do walk. Tylko że czasami, jak miałem kontuzję, no to wiadomo, że tych treningów było mniej, ale robiłem co mogłem. Ja się bardzo cieszę, chcę żebyś był w szczytowej formie. A jak kondycyjnie? No, do mnie i mogę powiedzieć tylko, co wam ten reżyser, czy ten ktoś, kto do mnie zadzwonił, powiedział tak. Kacper powiedział, bo jestem teraz w Turce, właśnie wraz na treningu. Kacper powiedział, że nie masz kondycji na 3 rundy i nie będzie walki z Dubielem. Tak? Trochę inaczej. Mówiłem, że uważam, że nie wyjdziesz od drugiej walki, tak czy siak, jak przewalczysz ze mną. Aha, no spoko, wiesz, ja ogólnie powiem ci tak, ja twój plan znam, ty mnie tam będziesz kurwa klinczował, obalał, rób tacy co chce, tacz, Fox Wrestling baby chłopie, kurwa, ja ogólnie jestem tak przekonany, że tak ci napierdolę w pierwszej rundzie, że orężatką z komunii się odbije i dopiero wtedy zrozumiesz, że jednak jesteś Oskarkiem, a ja zapierdalam właśnie teraz tylko i wyłącznie po to, żeby później nie było żadnych wymóweczek, a jeśli chodzi o tlen, to wiadomo, że jak miałem urwany mięsień... Nie było żadnych wymóweczek. Tak jest. Jak miałem urwany mięsień, to nie mogłem zrobić tlenu do łaszczyka, no bo bez nogi nie zrobisz tlenu. Za to robiłem sobie technikę po prostu, tak? A teraz jestem zdrowy, jutro mam na przykład sparingi, dzisiaj miałem brazylijskie jiu-jitsu, też sparingi, także normalnie będziesz kurwa sprzątany, podjeżdża śmieciarka i cię wywozi tam, gdzie jest twoje miejsce we Free Fightach. Załóżcie się o coś. Nie mogę się doczekać, momentu właśnie, aż będzie mnie wywozić śmieciarka, że ja czuję Amadeusz, że
dogonią cię te własne słowa i to będzie cię wtedy najbardziej boleć, bo... Ja mam rekordy szkoły w bieganiu, że jak ktoś miał kogoś dogonić, to ja ciebie w oktagonie, a jedyne co możesz poczuć, to ty już czujesz smród z tej śmieciarki, którą będziesz wywożony. Poczułem smród dopiero w momencie, jak zadzwoniłeś tutaj do nas. To tak się jakoś... Bo zacząłeś się wypowiadać i huchać se pod nos. Nie, od półtora godziny. To ty ostatnio czułeś smród i dlatego nie przyjechałeś do studia, od którego znasz... Nie ma teraz smród. Programach i pytałeś się o adres studia. I nie przyjechałeś, mi najebać. Ej, to tutaj było? Nie. Zacznijmy, ja dzisiaj sprostowałem, bo był dzisiaj przed chwilą wywiad dawałem dla TV reklamy, bo podjechali pod salę Mirka. I sprostuję tutaj słowa Wardęgi, które wcześniej powiedział, Amadeusz bardzo chciał do Gołców. A więc nie, ja nie o Gołcach nie wiedziałem nic. I mi tylko Wojtek pewnego dnia zadzwonił, czy jest projekt pewien i czy byłbym zainteresowany, jeśli by go robił. Oczywiście odpowiedział mu, że tak, nawet tu ci potwierdzi Boxdel, nie wiem, czy on jest obok. No ja słyszałem ogólnie od Wojtka. Ale wiesz co potwierdzisz? Poczekaj, wiesz co potwierdzisz? Jak jechaliśmy na nagrywkach, to ja się ciebie, to ty mi powiedziałeś, że robisz z Wojtkiem ten projekt i ja się zdziwiłem, że ty go robisz i się pytałem ciebie o content. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz to. No, że chodzi o to, że ja nic nie wiedziałem, więc ja nie mogłem chcieć do czegoś, o czym ja nie miałem zielonego pojęcia. To znaczy, ale to tam Wojtek oznacza... gadał, to z Wojtkiem będziecie się tłumaczyć, bo ja to nawet nie wiem do końca. Ale chodzi o to, to nie oznacza, że Gołcy są złe, czy coś, nie? Ale to chciałem sprostować. Jeśli chodzi o ten adres, no to kurwa, nikt z was mi adresu nie podał, a ja nie będę się prosił. Ja nie będę się prosił. Dlaczego ja mam się prosić albo gdzieś wpierdalać? Ja no bo ty się nie wpierdalam tam, gdzie mnie nie chcą. Bo ty chciałeś przyjechać. No ale Wardęga powiedział publicznie, że zapraszamy. No ale teraz nie kręć. Mówiłeś, że przyjedziesz mi najebać, tylko weźmiesz prysznic ty, jeszcze. No ale to ja... Ale do jak mam przyjechać? Ale Mateusz jest mega kulturalny, że coś ziomka bić dopiero wtedy, jak pachniał będzie, co? Z adresu. No, stary, byłeś 17, jak nie 20 razy w stream online, bo wszystkie programy, od High League'a po Fejmy i tak dalej, są realizowane tutaj. Aha, ja miałem wiedzieć, że Gołcy też są tam robione. No, widać, jest to po stylu produkcji, że to jest stream online, no. Ale zacznijmy od tego, że jak wy do mnie wtedy zadzwoniliście, to też byłem po treningu, ja waszego live'a nie oglądałem, ja tego nie śledzę. Ja na przykład obejrzałem 5 minut pierwszego odcinka, a drugiego nie oglądałem wcale, nawet sekundy. Bo ja się zajmuję sobą, zrozum, ja nie żałuję wam sukcesu, ja się cieszę, że Ghosty się udają, naprawdę się cieszę. Ja dzisiaj się pozytywnie powiedziałem u TV reklamy o was, bo ja nie jestem zawisłym człowiekiem, ale ja patrzę na czubek własnego nosa, ja będę sobie robił swoje rzeczy w Ameryczce i tyle, a ty jesteś moją przepustką, bo pierdolę cię wnybał, później jednę sobie na dokładkę Lubiela i kurwa lecę rozjebać internety do Ameryki. A co w momencie jak przegrasz walkę i wszyscy będą... To w momencie, jak jutro pierdolnie nas kometa, kurwa, będzie apokalipsa, to nie? Amadeusz. Jaka jest na to szansa? No kurwa, niewielka. Tak samo jak mnie spytają o twoje szanse ze mną, no kurwa, jakieś są niewielkie. Zawsze mogę złamać nogę w oktagonie, mogę się wypierdolić i przejechać ryjem po ziemi, powiem później, że wykładzina, wiesz. Różne są scenariusze, ale najbardziej realnym scenariuszem jest to, że zaczyna się runda i dostajesz na cytrynę, albo się budzisz, ewentualnie nie zdążyłem cię dobić i sędzia przerwał i masz świadomość tego, że jednak jesteś kurwa oskarkiem. To jest jedyny scenariusz, który ja widzę. Czyli wchodzisz, kasujesz mnie, ile sekund mi dajesz w końcu? Nie, to nie będę udawał czy ukrywał. Liczę na pierwszą rundę. Jeśli wyjdziesz poza drugą, naprawdę szacun, będę w wielkim szoku, ale tego scenariusza nawet nie zakładam. Ponieważ ja wiem, ja inaczej, w niektórych walkach wychodziłem rozegrać partię szachu, ale ja z tobą wychodzę się napierdalać. Myślisz, że ja z tobą wychodzę? Wiem, że nigdy nie napierdalałeś się z nikim mojego kalibru i zobaczysz, że zabiorę cię na głęboką wodę, a później cię w niej kurwa utopię. Tylko ja ci powiem, że właśnie ja najlepiej się czuję w głębokiej wodzie i... Kurwa, to do wanny wskoczcie razem, nie wiem, co tutaj się dzieje w ogóle? Możesz mnie nazywać oskarkiem, ale kurwa w każdej walce, którą miałem, nie można odmówić mi charakteru i w każdym momencie, kiedy było ciężko, to jeszcze bardziej dopierdala mnie do tego, żeby pokonać mojego przeciwnika. Pamiętam, jak Fit Lovers chyba w pierwszej minucie siedział mi już na klacie i ja mam taki moment, że ja nie myślę sobie, o kurwa, to już jest koniec i się poddaję, tylko mówię, ale cię skurwysynu zaraz zajebie za to, co zrobiłeś. I ja jestem charakternym chłopakiem i zobaczysz, że przyjedziesz się na swoich słowach, nie doceniając mnie. Ale musisz zrozumieć, że ja nie odbieram ci charakteru, ale
ty nie wiesz, z jaką siłą ciosu i dynamiką się spotkasz. Jak ja cię pierdolnę w cymbał, to ty możesz być warzywem z człowieku, ty możesz pierdalać, albo ci taką maszynę jak Stephen Hawking, teraz ty będzie taki maszyn jak Stephen Hawking siedział podłączyć. Nie wierzę, to to Madeusz kurwa gada, naprawdę, to jest kurwa niemożliwe. Rozumiesz. No, a Madeusz, no, ty w sensie... Nie można ci odmówić wiary w siebie i to, że marzysz o wielkich rzeczach. Ale kurwa, to jest piękne, tylko czasami, czasami odlatujesz aż za bardzo, nie? Liczby nie kłamią. A można mówicie, że jestem przegrywem, a ja od ponad 3 lat, co daje ponad 1000 dni, nie przegrałem ani razu poza ostatnią walką, która i tak sędzia się wjebał pod koniec, ale niech będzie, że przegrałem. Ponad 1000 dni w MMA, żadnej porażki, mordeczko. I uwierz mi, że tym razem też jej nie będzie. Wchodzę, dostaniesz kurwa na dziurę tak, że jesteś w szoku w ogóle, że tak dostałeś na cytrynę. A później ja to kasam hajsem i robię swoje lety do Las Vegas, grać w Mistrzostwach Świata, w pokera i kurwa żyć życiem gwiazdy międzykontynentalnej. A gwiazdo międzykontynentalne, jak się czujesz z tym, że to ty jesteś takim hyperem, ty nabudowujesz taki cloud wokół siebie, a to jednak Filipek, który z tobą i tak przegrał walkę ja za granicą. Tak jak wspomniałem wcześniej, że ja nie jestem osobą zawisną. Jego sukces nie jest moją porażką, musisz to rozróżnić. Ja wierzę w siebie, wierzę w swoje możliwości, ale przede wszystkim zamiast wiary, ja wiem jak to zrobić. Ja uważam, że jestem na tyle, ja już jestem troszeczkę znany za to. Uważam, że jestem na tyle kolorową postacią, że ogranicza mnie tylko Polska. Ogranicza mnie to, że tutaj jest zimno, nie mam co nagrywać i tak dalej. A tam ej, bez kitu, a wiecie, że generalnie już mieliśmy polskiego Stephena Hawkinga w polskich freakfightach? Kosakowski przecież tak skończył, też go podłączyli pod aparaturę, żeby go wybudzić. Ale chłop jak się obudził, to obudził się w innej gęstości i myśli, że jest gangsterem teraz, czajcie to? Chłop jechał na wózku, przespał się kurwa na tym wózku przez dobre pół godziny, podobno go musieli lekarze kurwa ratować, myśleli, że umarł, a on się kurwa narodził na nowo jako gangster. Warszawski zawiadaka skurwysynu, a wcześniej był politykiem jak coś, aspirował do bycia politykiem, a po wpierdolu został gangsterem. GTRP skurwysyny. Feniks z popiołu. Mam mnóstwo kontentu i rzeczy do roboty i zamierzam to pokazać najpierw ludziom w Polsce, doszlifować perfekt angielski i wypłynąć na głębokie wody, no. Ja ci życzę kariery również, nie jestem zawisną osobą, a zobaczymy, ja też mam plany international, zobaczymy kto pierwszy się tą gwiazdą stanie. No i super. A życzę, żeby no obie strony się stały gwiazdami, nawet międzygalaktycznymi, tak jak uważasz. Jak już cię kurwa poskładają w tym szpitalu. Czekaj, ja idę pisać sobie tweeta. Ferrari mówi... Albo macie. Dojdziesz do siebie i będziesz w stanie mówić i nie będziesz miał papki z mózgu, to może nawet za kilka lat coś nagramy w Ameryce. A ja ci życzę, że jak wyjdziesz już z depresji po tym, jak dwóch Oskarków ci napierdoli, to cię weźmiemy gdzieś do jakiegoś projektu i podciągniemy, żebyś... Nie, no co ty przecież, nie, no co, dziewę mnie do projektu, mordeczko, ja wyjeżdżam za granicę robić swoje, Trans TV robiło zajebiste liczby, Nathan leci ze mną na drugą edycję, do Miami właśnie, no i pokażemy wam parę myczków i jak się żyje, no. Czekamy. Dzięki wielkie, no. Amadi, za połączenie. Trzymaj się i pozdrów Brokuła. Trzymaj się, pozdrów. Elo. Ale dobrze, to było panowie. Zajebiste. Panie, zajebiste. Najbardziej mi się podobało, jak powiedział, bo Amady jest mistrzem w budowaniu fajnych takich narracji i spójnych wypowiedzi. On ładnie to sobie kreuje i wizualizuje, jak to będzie wszystko wyglądało. Co, jak się czujesz? Kto kogo? Kto kogo co? Bo ty od razu skomentowałeś moją... Myślę, że tutaj równomierna. A, okej. Okay. Czyli ja ten, a ty równomierny. Zabolało cię to. No nie, no tak cię pytam, bo jestem ciekaw. Nie, ja też. A ty uważasz, jestem ciekaw, kto kogo. Czy jesteś w stanie ocenić to tak w miarę... No ja na mnie równomiernie. Nie, okay. Nie zwyciężyłem tutaj, ale też nie jakoś nie ten. Okay. Każdy miał swoje mocne strony. Przegrałem ostatnią walkę 1000 dni temu w MMA, poza ostatnią. To jest tekst tej powiedzi bardzo. Możemy jeszcze zrobić ankietę, kto wygrał na YouTubie. Kacper Boński czy Amadeusz Ferrari, kto wygrał ten trash talk? A ja... Tutaj było mało. Twoim zdaniem kto wygrał? Jeszcze raz? Kto twoim zdaniem wygrał? Po kolei każdy ten trash talk? No. Musiałem się w Ziemowita wpierdolić, bo ostatnio śmigłosówkę nagrał i znowu mnie straszył, nie? Na...
Instagramie, to mu oddałem. Mimo, że Kacper jest w gołcach, mimo, że jest moim dobrym ziomem, uważam, że Ferrari był dla mnie bardziej zabawniejszą postacią w tej kłótni, ale... No jakby ani, nie ma, ale jeden albo drugi. Nikogo nie zezłomował. O, ale to głos ale Ferrari mnie bawił bardziej, bo... Czyli Ferrari był jeden. Był śmieszniejszy, ma taki też swój śmieszny styl jakby, nie? Nathan? A ty? Słucham. To Ferrari czy... No pokażę Twitter, zobaczycie tak sobie potem i dacie lajka. To jest trash talk. Nabijecie wiusa. Ale zamiast się kłócić, to powinniście pójść się, nie wiem, napić, na przykład do mojego baru. Mieszanica, schod, pod lokowym, drink and food, ja tam sobie działam. No po co taka przemoc? On ma no, najgorsze lokowanie. Dam ci nawet promocję 10%. On ma bar? Jeszcze na stories, ale jak rzucę na stories, tak? 10% dam ci. Nie da browarka za darmo, tylko dzisiaj. Słuchajcie, wydaje mi się, że możemy kończyć. 2 godziny, 15 minut fajnego podcastu, można powiedzieć. Tutaj w gronie. Maciej Turski, razem ze mną prowadziliśmy ten podcaścik. Kacper Boński, dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. Robert Pasut. Dziękuję. Anki, Liza. Matys Pisiński. I Nathan Marcoń. Dziękuję bardzo wszystkim. Oczywiście zapraszam serdecznie do kupowania biletów na fame.tv. 20 maja w Atlasie, Atlas Łódź. Atlas Łódź. Łódź. Atlas Arena Łódź. Łódź. Atlas Arena Łódź, Łódź. Dokładnie tak. Zapraszam Łódź. Serdecznie. New Ring. Gold Star! Bye! Bye.